Kto będzie pierwszy rzucony? Oprócz kości. Tankowie, ustalcie. Nie wiem, wszystko jedno. O, Szuk jest teraz blondynem. W ogóle ta werwa w twojej głosie Reddy mnie powaliła. Wszystko jedno. No bo za bardzo chcę być rzucona w ścianę jako pierwsza. No dobra, to ja zacznę, no. Reddy nie lubi sadło masło. Dobra, czyli Szuk, tak? Okej, okay, pierwsza. Dobra. Szuk ma nowy set, widzę. Dobra, słuchajcie, ta osoba, która nie jest rzucona, czyli ten tank, pamiętaj, że ready, tak to będzie, to pamiętaj, żeby ciągnąć go do tej wody, nie? Znaczy, mówię, bez spiny idziemy, najpierw patrzymy na pozycjonowanie i bieganie. Dobra. Rób ryzyczka ready i lecimy. Czy jest zrobione? Gdzie jest my? Dobra, dawaj. Będzie w pierdo. O jest! Nice! No, no, for the back. Three. O kurwa, ale bije. Ale czego on nie rzucił? No bo ja dostałam debuffa. No tak, myślałam, że to będzie właśnie to, ale nie. Dobra. O, teraz. O, właśnie, nie powiedziałeś tego, Kali, nie stać przy statuach. No ale teraz miałam static wound, no to jest tak z tym timingiem, sorry. Widzę, że ja będę carry tutaj. Czemu carry? Wipe. Czemu carry? Tak, nie stać przy statuach. Faktycznie, jedyne rzeczy, które nie powiedziałem, to z tym. Nie można stać przy statuach, bo jak on rzuca, to jest... tak. Run, nigga, run. Masaka, dobra. Słuchajcie, no bo ta kulka później będzie się targetowała tylko na rędziach, tak? I na healerze. Znaczy Gif ma piórka, Wyrwi ma wilka, Rock ma travel formę, Shavri też ma jakiegoś speeda czy disengage'a, cokolwiek. Więc wam będzie dosyć łatwo uciec od tej kulki, nie? No Melasa odnośnie targetuje. Ja będę stał na Melasach, więc no. Ale jak my to mamy zrobić, jeżeli on mi daje debuffa, no to zaszukę. Co, pierwszy dostałeś debuffa, nim cię rzucił? Nie no, on rzucił Szuk, ja go tąpnęłam i zanim Szuk wyszła ze stana, to ja już miałam debuffa i weź go zabijam. Możemy zrobić tak w takim razie. Patrzcie na DBM, a na DBM jest ten debuff pokazany, bo nie zwróciłem uwagi. Możemy zrobić tak, że tuż przed debuffem, przykładowo, tak, Reddy go tankuje na początku, tuż przed debuffem tauntuje go Szuk, tylko żeby dostać debuffa, potem Reddy odtauntowuje i znowu Szuk tauntuje tuż przed rzuceniem, rozumiecie? Żeby osobę z debuffem, tanka z debuffem... tanka z debuffem rzucił. Dwie rzeczy. Ja często to rzuca, częściej niż myślałam. Chciałam, żebym to trochę lepiej robił. No, jednak. Na mimiku jakoś tak nie założyłem. No, a dwa debuffy za nim rzucił nawet. Znaczy ja widziałem taki filmik, że tam tanki jak się zmieniały, to zazwyczaj mieli między 6 a 8 tego. Nie do. Czego? Czego? No, tych wundów mieli. Tego debuffa. No ale to nie ma znaczenia ile mają, tak? Znaczy na takiej zasadzie, że po prostu od razu potem powinno się odtauntować. To ile tam ma, to nieważne. Pytanie, jeżeli to ma i wtedy go boss uderzy, to jest wtedy problem. Po prostu od razu, bo to tam chyba rośnie abstrahując, czy tam na początku wbija, a potem schodzi. Nieważne, od razu potem trzeba odtauntować.
Dobra, to co, spróbujemy teraz dziewczyny zrobić tak, że taunt przed wrzuceniem debuffa i potem taunt przed rzuceniem. No kurde, no powinien dosyć rzadko rzucać, powiem szczerze. Bo w sumie są tylko cztery te platformy, więc dziwne. Dobra, no. Spróbujmy jeszcze raz zobaczyć dokładnie, jak on to robi, kiedy ja się spodziewam, że pierwszy będzie rzut, nie? Pierwszy był debuff, więc... Tak, mnie też coś dziwiło, no ale próbujemy, no, po to tu jesteśmy. No, możesz lecieć. Dobra, idź, szukaj, zobaczę... Blast off! Spróbuję wziąć ten debuff w takim razie, a potem przyskamczasz. Swoją drogą po wipe wam powiem coś o bossie. No, no nie, nie masz debuffa przecież. Teraz masz tu. Nie, nie masz. Teraz masz statyki. To kurwa leczyć, stary, tyle ci mówię. A, jest, dobra, nie, no jest okej. I co jak gdyby szuk? 5 masz 4. No kurde. Kurwa, znowu na mnie? Woda w drugą stronę, na dół. Nie mogę tankować. Kurde, tankuję, dupka. Ale po co? No, ty poleciałaś, nie? Ale już wrzucam z powrotem, teraz go tankuj. Dobra. Ja go wziąłem... O, shit. Mocno biję. No, strasznie. Znaczy, problem jest jak stargotuję tym gównem healera. O, niestety... Dobra, tam gdzie Wyrwig na ty, znaczy gdzie Rock stoi, to niech będzie miejsce dla... O, tam gdzie jest aniołek, to niech będzie dla tych. Tak w ogóle, wiecie co to jest I must break you? To co on mówi, to jest sentencja, którą Ivan Drago powiedział do Rockiego w czwartym Rockiem. Przed walką. Jest legendarna, I must break you. Czy walka jest bardzo szybka i bardzo dynamiczna, Szafy? I, nie wiem, ile miał procent? 75? No. Nie, biorąc pod uwagę, że bez belki, no nic, gift, no. Dobra, czyli łapy. To wygląda tak. Ale ile faili było, spokojnie. To na razie ja widzę, że możemy to zrobić, tylko że... Czekajcie, bo jak on mnie rzucił, to szuki jeszcze zostały 4 staki debuffa. Czyli tak czy siak musicie trochę przeżyć, tak. Nie, no nie wiem, tak, chyba 4 tiki takie czy coś, nie wiem. Zanim nie wyszłam ze stana, zanim się to skończyło, więc... Będziecie musieli chyba przecierpieć. I potem szukam to wezmę, nie wiem, albo... Bo ty miałeś wtedy jeszcze chyba tego debuffa, czy już nie. Znaczy z tym, to musicie pokombinować, tak, Szafry, musicie pokombinować z tym, bo nie powinien nas uderzyć 4 razy z tym, bo... A spróbowałeś teraz tą moją metodę, czy nie za bardzo? Czy nie było okazji? Nie, nie, chciałam zobaczyć jakby... jak to jest z tym rzuceniem debuffem, jak to szybko pasuje. Dobra, no, ta twoja metoda, jedna rzecz, to nie jest procentowe, to jest czasowe. Ja wiem. Ale jest timer. No. Chyba. TBM pokazuje, no. To on co półtorej minuty chyba rzuca. Znaczy też mi się wydaje, że on powinien rzucać 4 razy max, tak? Dobra, to tylko wszuk, a ja go wezmę na ostatnich burst. Więc nie może rzucić. No właśnie, nie? Dlatego jak się dziwiłem. Po 4 rzutach jest cała mapa zalana tą wodą. No nie, ale z tego co jest filmik z wczoraj z Tankspotu, no to widać było, że aplikuje im te static woundy niezależnie jakby od niszczenia statu, tak? No tak, ale właśnie to static woundy to spoko, tak? To znaczy, bo... Tylko problem jest z tym pierwszym rzutem w takim razie, tak? Bo potem już się to rozkłada. Static woundy. No na razie nie doszliśmy jeszcze do Lightning Storma, co mnie trochę niepokoi, Gimp. Dobrze. Dobra, próbujmy, no...
Tam, znaczy tak, tam nie oszukujmy, walka jest na trzech healerów, nie, ale no, trudno. A co, na dwóch robimy? No, tak. Większość gildii robiła na trzech, ale zobaczymy. No, nie będziemy tu się jakoś... Znaczy, słuchajcie, no bo chodzi tutaj o enrage, tak? Jest soft enrage, więc no... Dlatego próbujemy to zrobić na tylu. Zobaczymy, jeżeli się nie da, to oczywiście wsłuchniemy się na trzech, ale... No... Nauczmy się na razie taktyk. Staramy się. Docelowo mamy healować na dwóch healerów ten raid, więc... Można nie podejść, tak, słuchajcie, spokojnie, tutaj. Tutaj, można podejść, tak? Naprawdę. Szkoda czasu. Bertha! No nie mogę tego tak z... Wyrwił cię. Nie, chyba tu miał dalej na buffa. No, ale... Ja bardziej na tanka gif, nie? O, dobra, fajnie. Ty, ale gdzie jest Szafry? O, tu jest Szafry. Odbiegał z kółka. Woda, woda, ludzie. Woda jest już, do wody. Szu, gdzie ty jesteś? Jeszcze stan? No kurwa. Co to było teraz? Aha, to był teraz Deba. Ale... No właśnie. Tak, czy mi tamknęła, bo była stanowana, czy się nie wiedziała. Aha, jeszcze się użyje. No dobra, no to uczymy się, sorry. Myślałem, że szuk padło. Tak, znaczy powiem wam tak, jak nie ma tego debuffa i jest okej, okay, to nie jest źle, ale ten debuff jest na maksa odczuwalny dla nas, healerów. No na kuchuj, tak, w sensie... Tak. W sensie musicie się napady synchronizować w ciągu. Tak. Ale wiesz co, słuchaj, Gif, to zróbmy tak. Ja usiądę cały czas na tankach, a jak on puści to AOE, to zem się rajdem, co? Bo oni są tak rozpuszczeni, że ja i tak nie mam rady chain healem ich połapać. Ja będę się oczywiście, tylko że no to, okay. Słuchaj stary, szczerze mówiąc, to jest już taka reakcja, że nie ma sensu tutaj, no nie ma sensu tutaj wybierać. Nie ma gdzie iść. Jasne, tylko że wiesz, że jak ja będę widział, że wyrwinatka ma połowę życia, to nie obra się wrwi, to oleję ją i będę leczył tanków i tak, nie? Jo, tylko że ja muszę tobie zdobyć wygnatki, nie? No znaczy, no ja bo wiem, to najgorsze jest ten moment, kiedy jest fokus, nie? No, trzeba spierdalać jak dzikie... No ale jasne, znaczy dopóki nas nie złapie kulka, to jest spoko, tak sądzę. No, teraz na przykład nikogo z nas nie złapało i było ładnie, do czasu tego. Ale fajnie, przynajmniej można to jeździć na mountach, to będzie można tego mountu naprawić. Jo, a ja zapierdalam ciągle na buta. Ja też. Słuchajcie, w ogóle jakie OP, zmniejszyli mi cooldown piórków o 5 sekund i długość z 3 sekund na 5, kurde, mogę biegać na tych piórkach jak pojebane. Dobra, poczekaj, Giz, Szuk, ile brakowało, żebyś tamtnęła tego bossa, czy w sensie, czy miałeś jeszcze stanę, jak dostałem debas, czy... Nie zdążyłam go, wiesz, złapać. No teraz będę, wiesz, obraz w rozpiję, tylko będę... Dobra, też nie widziałam w którą stronę poleciał, szczerze mówiąc. Pamiętaj, że w razie go... Właśnie, też żeby za daleko nie odbiegać czasami, nie? Bo to... Dobra. No ciekawie. Bankiet, dzięki. Sidar, odpalałeś Stormlasha i ten tak, czy jeszcze tak, nie było okazji? Odpalałem. Dobra. Okej. Okay. Tylko przeważnie już ktoś nie żył. Jasne, spoko. Dobra, wiesz co, ja sobie jeszcze marknę i ready i szło, będzie mi łatwiej. Generalnie czekam z odpaleniem, aż melasi dojdą do plamy, bo... Dobra, tak, jak najbardziej, super. 5, 4, 3, 2, 1. Nie wchodź na tanka. W tym momencie nie ten, nie targetuje cię to gówno. A może jednak, tak? A może jednak, tak? Dziwne.
brwi. Ale szu! No, jest takiego... Masz debuff, więc go nie tankuj. No to teraz będzie tankowana. Kałuża. What the time? Zobacz, co cię zabiło Rok potem. Nie, Reddy. Rok żyje. Dziwne. Co? DBM. Hillbot? Znaczy Hillbot. Okej. Okay. No tak spawujesz Roka, to chujowo się będą healowanie tanku. Nie, co nie wiem, cholera, teraz już zwątpiłem, czy... Znaczy nie, no leczyłem cały czas tego, dostawali w pierdziel i Reddy no, wiesz, no, R tak samo jest, nie? A nie masz... A ja mam ich koło siebie. Jo, a jak nie, masz nie, dobra, powiem. A jak masz, większy. Jakie masz brakety? Tak, powiększy. Długie, czy...? Tak, długie, spokojnie. No, nie, to takie... co, to po prostu... Ja sobie takie długie jak moją pedę, więc wiesz... Będziesz ja widział. Pytanie do tanków. Mogłybyście podciągać bossa pod tą plamę troszkę bliżej? No właśnie ciężko jest... Czy nie bardzo się go da ruszyć? Bo teraz go próbowałem... Da się, nie! No wtedy melasi byliby dłużej w plamie, no. Generalnie ja muszę albo czekać w plamie, albo bić bossa poza plamą. Nie, znaczy, generalnie plama się zrobi tam, gdzie ta statua jest zniszczona, więc w momencie, kiedy jeden tank już poleci na łeb na szyję, to drugi już może pchać w tamtą stronę tego bossa. Tak. Więc trzeba czekać, aż się kałuża zrobi, no bo tak naprawdę zabieramy sobie czas DPS-u w ten sposób. Dobra, spoko. Kel, czy możemy sobie pozwolić na malutkiego distrakta, który zajmie 7 tak. sekund górę? Dobra, proszę was na czata na chwilę. Tak. Jak już będziecie? I obejrzyjcie sobie to przed pulem. No dawaj. W sumie to nawet podobne. Link jeszcze raz. Wzruszyłem się. Dobra. Reddy gotowa? Klapieki. W ogóle śmieszny ląd gry, który grał Iwana Drago jest karateką. Jest gif. Już zjadłem, spoko. Flaszken, trinken? No jak się wam kończą, to tak. Ja nie wiem, żeście kiedy żeście ją puknęli. Nie, może ktoś na traszu wyknął. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy wymienili Lesser Charmy na Mogu Rune of Fate. Jakbyśmy go zabili, to wiecie, warto rolować. No. Bo Eleferi tak wyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu, więc no... A, w ogóle słyszałem, że z tych skrzynek, tak, i wypadają Mogu Runy. Super. Tak, i w ogóle te skrzynki, jeszcze są inne skrzynki, które są na... wyspie. W różnych miejscach. Są przy daily, są takie skrzynki, więc uważajcie jak robicie. Mi dzisiaj wypadło i dostałem 15 walorów i dwa... Takie złote, tak?
Takie złote. Chyba złote albo takie srebrne. No, wygląda takie identycznie jak te skrzynki w tych ruinach w Eternal Blossom. Identyko wyglądają. Aha. Jestem ciekawy, czy to jednak jest system, czy trzy razy pod rząd zawsze rzucił kogoś w tą samą. Podobno jakoś tego co idzie jest najdalej. Debuff chyba. No, czuć. Pod kałużę, pod kałużę. Spierdalaj rok. Tyłem do rajdu. Tak. Super. To tam na łany poszedł. Bardzo dobrze. Bez takich błagam, tanki. Lightning zaraz. Dobra, idź pierwszy. Wyrwij, wiej. Znaczy focus czy lightning storm? Już, uwaga. Wszyscy wybiegać z plamy. Give, wybiegaj. No, tak mi się kurwa wybiegło. No ale na obrzeżach byłem, fuck. Ja pierdolę. Jakie to jest opa combo? Stary, no. Nie, no jest to... Jest, spokojnie, poczekaj, twoje odpalę, ale to spoko. Zresztą, wiesz, zrobiłem dobre combo. No ale ja w Anioku to napierdalałem. Nie, wiem, spokojnie. Widziałem, domyślałem się, jasne. Ale podoba mi się ten email. Tak. 66% boss lol, no to do jebania jest, nie? Na dobrą sprawę. Spokojnie. Oczywiście zerk, tylko że musicie ogarnąć te tauntowania, ja muszę wychodzić z wody normalnie, a nie jak down. Tak. Ale Sitar, kurde, search link, to dzisiaj to zacząłem testować. To plus, to jest to. Masakra. A i co, odpalasz tego? Elementala wcześniej? Tak, dokładnie. Elementala i potem Tide'a. Bo wiesz co, tak myślałem, że te talenty są stricte pod Lightning Storm, właśnie sobie ustaliłem. Tylko że kurde, troszkę jednak wytrenowała mnie do tej pierwszej Lightning Stormu z many, muszę przyznać. Musiał potrzebował dosyć szybko rok chyba tego. Nerwejta. Tak, dokładnie. No 2 miliony to wyleczyło, nie? To spale, nieźle. Fajnie. W ogóle nie chcę cię martwić, nie? Ale na tych itemach naprawdę nie ma jakoś oszałamiająco więcej spiritu na dobrą sprawę. Intelekt jest o wiele większy, wiedziałem, ale... Wiedziałem, masakra. No, jest, też mam. Więc, no nie, no powyżej 10... Myślę, że powyżej 10k nie będzie trudno, nie będzie łatwo zdobyć, nie? Więc, no... Znaczy, wiesz, ja mam w ogóle... Myślę, ja mam spiritu teraz? Nie, boję się przyznać trochę. Cię bój przyznać, bo... Zbieraj ten spirit, a nie jakieś tam sekundary i inne. Zbieram. Nie, jasne. Spirit. Dorzuć jeszcze ja do tego... Ja cię zaraz inspektuję. Amish Element, Healing Raina i Chain Heala. No. Znaczy taki jest combo ogólnie, nie? Jeszcze Ascendencję, to już w ogóle. Ascendencję trzeba na kolejnego, wiesz? Ascendencję plus Earth Elemental z kolei. Nie, ale właśnie pod tą walkę z Anish jest gorsze chyba niż te elementale. No ale kurde, ciekawy. Dobra, nie ma co gadać. No dziwne, masz taki na Spirit Gear, więc tam nie jest aż tak źle. Masz dużo rzeczy z Rightfindera, wiesz, niestety. No ile masz tego Spirit Gear? Nie.
No teraz mam flaszkę, czekaj, flaszka ile daje? 1500. No dobra, to ile masz? 7200. Nie, 8, czekaj, 8000, sorry. Bez flaszki 8200. No to nie jest tak źle. Ja mam chyba 9,5. Ja mam 9500. No, ty, no jak Hurakan mi powiedział, że on w tym swoim girze ma tam ile 7000, no to stwierdziłem, że 8 to nie jest dużo. Ile ty tam miałeś Hurakan? Dużo, nie jest dużo i tak. 7 czysto. Dużo. Stacy? Esiu, tak. Ja o tym nie zapominam, tylko się odciągam. Blast off, bitch! No, właśnie. No i dupa. A, ja. A, ready. No, ktoś dostał DC. Chyba ready, co? Nie. Ready? Nie. Znaczy, nie zdążyłem z szuk wyhealować jej niestety. Kurde, sporo mocniej dostajesz szuk teraz, czuję. Niestety. No ale co, znowu było jebnięcie ze stakami, tak? Czy jak? Nie. Ja teraz nie dałem rady po prostu wyhealować. Uch, zdrowo, że się jebnął, Gif. Nie właśnie. Czy właśnie tak się dziwiłem, bo wiesz, tak skoncentrowałem się na Reddy, bo wiedziałem, że teraz ona będzie dostawać w pierdziel, nie? I nagle, ty tak dostałaś, nie? Więc tak... Jeszcze muszę wyczuć na kim ten, bo zaczynam rzucać przed tym... No pokaż mi ten troll, nie? Na kim jest, więc wie, że ten drugi będzie dostawać. Dobra. Nie wiem, jaka jest czy jest jakaś zależność Sweeper, poczekaj, bafem, poczekaj. A tym kogo rzuca. Chyba nie powinna być. Mi się wydaje, że nie. No właśnie, bo rzucił cię jak miałaś debuffa i jak nie miałaś, więc mi się wydaje, że to nie ma znaczenia. Też mi się to wydaje. Po prostu randomalnie tego tanka, nie wiem, rzuca albo... No tego, na którego akurat bije, no rzuca tak, chyba, nie? Bije. Czy nie? No. No tak. A debuff to swoją drogą. No. Weźcie tego słonia. Nie, ja tylko oglądałem na tank spocie, szczerze mówiąc, i tam nie było aż tak jakoś, tam było tak, ale był już taki debat, no to muszę tam tontować, nie? No i to nie wyglądało, że to było jakieś skomplikowane. Po to, żeby się tu uczyć, no ogarnijmy to, jak to w praktyce wychodzi, tyle, no. Nie, ja bym tam 10 różnych filmików i właśnie też jakoś ten debat nie był też tak opowiedziany. No jest, to jest i tyle. No bo na tych filmikach było 3 healerów, nie 2. A nie, to nie ma znaczenia, bo to nie ma żadnego znaczenia. Przy dobrym wykonaniu tej taktyki Raid nie powinien dostać od debuffa ani jednego damage'u, więc no... Właśnie. Nie wiem, bo czasami jest tak, że on rzuca tanka bez debuffa. Ten, który ma debuff, ma jeszcze 4 tamte, nie wiem, staki czy cokolwiek. No wiem, ale właśnie o to chodzi, żeby rzucać tanka z debuffem. Nie przeskoczysz tego. Czekaj. Ale nie da się tak, bo tank z debuffem nie ma prawa tankować, rozumiesz? Więc musiałby go tamtnąć tuż przed rzutem. Ale to właśnie też jest niezbędne, bo zawsze raz albo dwa oberwy rajd, nie? Plus tam. Momencik. Ale zaraz ja mam pytanie, najpierw jest ten static wound, czy najpierw jest rzut? Najpierw jest static wound. Static. Dobra, wiecie co, bo mam taką... Czekaj. Dobra. Po wipe
Najpierw sprawdzę jedną rzecz i zaraz wam link na to, znaczy później, żeby pomóc. Na razie próbujmy nadal. Nie będę teraz tego szukał, bo trochę szkoda czasu. Trochę. Ale Szuk, dlaczego ty go tam czujesz teraz? No właśnie... Za wcześnie, ale za wcześnie! Nie sekundę, dużo sekund. Reszli ready. Rok. Korzystałem z tych Battle Resów od razu. No, musiałem kulkę detonować. Aha, okej. Okay. A dlaczego ty go tam czujesz? Szuk, wytłumacz mi to, jakaś deba. Chcę po prostu przeagrować. No to uważaj. I on się wtedy przerzuca. Dobra, podnieście mnie. Nie, słuchaj, podnieście mnie, a ja wam znajdę tamto. Może pomóc tankom ewentualnie. Halo? Halo? Tak, nic nie słyszy. Jest. Nie no, bo myślałem, że DC już mam. Prawdopodobnie orientujesz, czy to ma Pandaria, czy ma tylko Triala? 10 dni na razie włączę. O! Gdzie to było? Dobra. Następny wipe od UK. Dobra. Mam. Nie mam. Zrobiłem accept i mi... Możesz jeszcze raz? Czekaj, bo jeszcze... Dobra. Dzięki. Mi jeszcze buffy, hura, i możemy lecieć. Dzięki. Pamiętaj, Szuk, że salwę możesz na siebie rzucić, jakby było, wyjaść tam już tak blisko, więc tu nikt inny nie potrzebuje. Kurwa. Uważaj, Gif.
Dziw. Dobra, dźwięć go. Fuck. Ale fart. No zapierdalaj tutaj, stary. Ja widzę. Dobra, pierwszy odpalasz, tak? Tak. Uwaga. Kurwa! Dawaj. No i chuj, zjebałem. Dobra, wyrównamy, spoko. Nie zalokowałem tych, nie? Dobrze, jest, spoko. No, rozejść range'a. Zatem na manę zdarzam. Ta innerwejta rok. Nie może, zapierdala. Okej. Masz. Dzięki. Tu slightnik na mnie, uważaj. Kurwa, na mnie lightning. Kurwa, holy priest power, bitch. Twój. Wybiegaj z wody. Fuck. Ulololololo. Co to? No, dobra. Co? Będziesz potrzebował pomocy z twoim kulturnym, czy co? Nie. Trochę za bardzo. Dobra, czy w ogóle, słuchajcie, wodą, wszyscy... Na Lightning Stormie wszyscy na tym kółeczku, co centralnie na środku, tak? Bo widziałem, to że... To zjebałem ja totalnie, ale kurwa, my go pytkniemy, 40% miał boss, no to... Jeszcze Ładnie, teraz... bez nie było, nie? Jeszcze nie, ogarniemy teraz... To chyba go zajebiemy, co? Ja. Dałem dupę teraz... Nie, ja też dałem dupę pierwszym, bo zamiast włączyć cooldown, to go przesunąłem po prostu i zniknął mi, no po prostu zapomniałem zalokinować po tych zmianach. Ja trochę się zapatrzyłem, kurwa, nie pobiegłem w ogóle w tamtą stronę i odpaliłem za późno trochę tam komu. Dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wszyscy na środku bossa, znaczy na środku tego kółka, bo czasami trudno zauważyć, gdzie jest za bossem, więc po prostu na środku i tyle, bo wydaje mi się, że on... No, jak bardzo nie chcę tego powiedzieć, to tak. O sorry, piczkę, daj spokój. Taki wielki troll. Widzisz, że nie ma cycków. A to nie trzeba mieć cycków, żeby mieć piczkę. Już to wiem o tym niestety. Słuchaj, Frunk. Frunk, jak jest taka opcja, że mamy obie debuffa, ale na przykład ja mam 4 staki, a ty masz 9, tak? To ten, kto ma mniej staków, to tankuje, bo wtedy jest mniej 7, tak? No ja wiem, gdzie. Bo jak ty dostajesz debuffa, a ja mam jeszcze 4, no to już w zasadzie od razu odtauntowuję. Tak, no właśnie. A widzisz tego debuffa mojego gdzieś? Dokładnie? Czekaj, może ustawię sobie ciebie na pokusie. Słuchajcie dziewczyny, ja mam takie pytanie. Czy jest jakiś techniczny problem z przesuwaniem tego ziomka w momencie, kiedy jedna z was leci głową w kolumnę? Żeby już w tym momencie druga go przesuwała. Nie, bo wtedy ten drugi tank już powinien tam iść. Dokładnie tak.
bo teraz było tak, że druga kałuża rozrosła się już praktycznie na 3/4 swojego rozmiaru, a nie było tam bossa. I tak chodzi mi o to, czy po prostu to jest możliwe, czy nie, tak? Żeby tak, na pewno, ciała na pewno. Tutaj już prowadziła. Na pewno do ogarnięcia. Na razie chcieliśmy przeżyć chyba przez chwilę, ale tak, nie, trzeba dopracować. Widoczny, trzeba popracować nad tym koniecznie, żeby tego bossa od razu do kałuży. Trzeba patrzeć, gdzie tank leci i od razu w tamtą stronę sobie. Wtedy to się łatwiej postanie oczywiście. No właśnie, bo wtedy jedna z was podprowadzi drugiej, tak jak tylko wstanie ze stanu, to faktycznie mogła się przytulić do bossa. Here come dishonor. Przebiegać pod kolumną na drugą. Od razu szuk. Niw. Daj mi nerwaj tarok. Wrwi, wiej. Poszedł. Dzięki. Zostawiam to tam na manę. Szafli. Szafry bliżej, kurwa. Postawę lepiej. Podnieś go, tak, tylko po Lightning Stormie oczywiście. Hura buffy. Dałem już jednego. Przeciwko teraz. Poczuliśmy to, dziewczynę. Wyrwi, uważaj. Wejdź z wody, szuk. Dawaj, dobrze, dobra, już jest, okej. Okay. Ustabilizowany. Startaj belkę, jak wejdziecie w trzecią szufladę. Okay. Daj coś na manę, gif. Potem. Ranger, rozejść się szybko. Dobra, idzie mana. Mhm. Super. Rok bliżej. Rok płotka.
Rok jak tylko innervate, to będę potrzebował. Poszedł. Okej. Okay. Gif, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Biegaj, 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 biegaj. Ale kurwa, co ty tam wypierdolisz, że biegaj? Dobra, Rok, pamiętaj o Tranquility na trzeciej tej. Dobra. Chodzę totem na manę. Kurwa mać! No chyba ich pojebało! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wstań po tym. Tak, ale wstanę i zostanie damage, więc nie wiem czy się uda. Ale postawię od razu totem. Kurwa no. No, nie zdążyłem tego anioła, kurwa. Dobra, bijcie, 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 bijcie. 8%, 7! Resa, Rok. No już Szofiego stawiałem. Już był. Bijecie, bijecie go cały czas. Nie patrzcie na nic innego. 5%. Cicho, cicho. Spokojnie. Leje, przygotujcie. Leży. Tak, jest. Ready, lej, lej, lej. Dla procent, dajecie. Yes. Yes, nice. Dobra, co padło? Ła, gold. I gold z monety padł. Co padło? Co? Ready, powiedz szybko. Yes. Plate 2. Plate chest dla healera. Plate chest dla DPS-a. I gold z monety. Gold z monety. Gold z monetki. Fuck you. Dobre, zajebiste gifo, no koniec, kurde, 330 no. Repy, no to kurwa co oni, że z jednego... Każdy mi chodził, żeby farbisz repę, że proszę. Przepraszam, że to powiem, ale zajebiste. Mam dla was jedno pytanie. Kto jest zajebisty? No kurwa, kto? Zajebiście, zajebiście. Podstawcie, nie, bo naprawdę muszę potańczyć. Ale ogólnie wow, bo no, tuż przed Lightning Stormem dostałem kulkę, no przecież pojebane. Jakiś ja tak samo zginąłem. Jo, tylko że wiesz, tylko że ja miałem na trzecim Lightning Storm odpalić cooldowny chujący, nie, to mnie wkurwiło na maksa. A wiesz, że mi się zresetowały? Znaczy takie jo? Większe. Ale... Nieźle. Dobra, kto co chce? No chyba tylko my z... Ja no temu... tak, daj pewnie do chwila, ja bym chciał tym do DPS-a. Patrzcie, mamy się do domu. No, pomagałyście obie. W naszych pań to chyba podział jest prosty. No. Tak? Tak robimy? Szuk, ready, zgadzacie się? Chociaż wiesz, że jeśli ci nie zależy na secie, to ten z hitem z masterem... To by się plejt przyda, nie? ...pod DPS-a by był. Nie, nie, że nawet pod, pod tanka byłoby to, ten chest. Bo ma mastery i hita, nie? Tak, to zależy jakim jest stacie, muszę zobaczyć. Pomyliłem się, tak? Oczywiście. Tak, pomyliłem się. Tak, to jest dobrze ciśnienie. Przepraszam, mogę, Kel, ale to nie, że się, tego się chwalę. No dobra, ale się chwalę, ale tylko raz. Mogę liknąć, mogę linknąć, mogę linknąć. No ale, kurwa, ale wiecie co jest najlepsze, nie? Że przed rajdem, pierwsze słowo co powiedziałem, gif, ale pamiętaj, HPS to jest nic, tak? Nie spinaj się i po prostu mamy swoje przechwilowe. Ale dobra, dobra, sam ci o tym mówiłem i co on robi pierwsze, linkuje HPS. Nie, no ładnie, dobrze ci poszło i zajebiście, linkuj, spoko. To jest dla Ready. Ready, oddaj proszę ten, no jego naczesta szuk, bo pomyliłem się. Tak, już oddałem. Tak, no, zajebiście mnie odstawiłeś, ładnie. Jak ktoś jeszcze powie, że Disco Priest to jest lepszy spec, to go wyśmieje. No, wiesz, zależy na jaką walkę, nie? Ale dobrze, no... Dobra, dobra, spokojnie. Najpierw musimy zabić Trash. Kto się spodziewał, bądźmy szczerzy. No. Bujemy na Trashu swoje, więc wiesz. My się spodziewaliśmy. Nie, no jasne, wszyscy się spodziewali. Nie, no... Zabijmy ten Trash, to będziemy mieli akurat friendly, to przynajmniej kurwa, sobie łatwe? Itemy. Zabijmy ten Trash? Ale przynajmniej możemy ale... Szafry? Węże. No, węże. Dzikie węże, kurwa. A, dzikie węzie. Zaraz patro nas wejdzie w tył.
To chodźmy z dzikimi tak, wędziami. Tak, tak, spierdalamy stąd. Ogólnie teraz będzie zajebista koordynacja i postarajcie się nie spaść. A tego patrolu nie zabijałeś? No właśnie nie wiem. Chyba trzeba. Wyrwij, uważaj! No nie, no dobra, pójdźcie tam patrol, zobaczmy co on ma za mapa. Dawid, dziękuję. I Redzi poleciał. Do widzenia. Bye bye! Wiesz co, oj, już czekajcie, zobaczmy co ona w tym. Co to jest? Nie, jest za nisko, Redzi na tym, jak cię złapać. No nie, ja bym... Ej, chodź, przejdźmy na drugą stronę, skoro i tak czekamy. A, uważajcie, pytony no, drugi, o kurw. Dobre, no tak samo zmieniasz. Ej, tam uważajcie, bo tam są jeszcze jedne krzaki, nie? Ale fajnie, przynajmniej pierwszego bossa już możemy farmić bez lipy. Dobrze jest. Pamiętajcie, że Thunderforge tam... może wypadać, nie? Też, więc ładnie. Ale to dopiero chyba jak będzie ten. Nie. Bo od razu już lecę. W ogóle, kto ma ostatnią fazę tego questu z poprzedniego patcha z tym z Black Prince'em, bo jeszcze nie zabiłem tego chuja na plaży. Ktoś no, tu są jakieś duchy, kurwa. No to możemy teraz spróbować, no, po rajdzie, jeżeli byście byli w stanie pomóc. Sorry, znaczy, żeby nasz rajd poszedł po prostu, co? Bo to jest, on ma 120 milionów, więc... Zróbmy tak, okej, okay, Giv, spoko, z tym, że dzisiaj dosiedzimy, wiesz, jak najdłużej tutaj. Jeżeli ktoś po czasie rajdowym będzie chciał ci pomóc, to spoko, ale nie od... No nie, no to wiesz... nie powinno długo zabrać, tylko chodzi o to, żeby ludzi zebrać, nie? No to wiecie, nie mamy lepszej okazji jak dzisiaj. No ja tam się nie będę upierał, bo mam jeszcze 300 walorów do zdobycia, ale... No to ci pomożemy na następnym rajdzie, tak? Ale to też... Dobra, bo spokojnie. To też jest, bo zobaczymy się... Dobra. To... Ej, no co jest, kurwa? Co, jeszcze raz wlazłeś węże? Tak. Węże cię lubią. No kurwa. Jeszcze przepraszam, ale tak rok to powiedział. Co, jeszcze raz wlazłeś węże? Tak. Reśnij, kurwa. Tak, wlazłem, kurwa. Może się zregrupujmy tam gdzieś przy tym bossie pierwszym. I chodźmy tutaj. Poczekajmy przed wejściem, co? I poczekajmy te węże i tak musimy zabić, nie? Bo reparuj z nich. A tych dużych nie da się zabić? No tych dużych nie. Uważajcie jak wstaniecie, bo możecie powiedzieć. Faced into the spirit world. Nie możecie, tylko że najważniejsze jest to, żeby nie wchodzić w ten niebieski, bo on odpycha i dlatego zrzuca z platformy, tak? Więc olewamy te duże z tą aurą, ale pojawiają się na moście, jak wejdziecie na most, pojawia się Torment Spirit, więc to musicie tankowie łapać, ale i idziemy od razu, przesuniemy się do bezpiecznego wejścia i tam będziemy je bić. Rok. Przyjdziesz, czy... A, Kogo mogłem to wskrzesiwszy? Pewnie z drugiej. Mnie to chura jakoś, kurde, ten masres jakoś nie obejmuje. Nie wiem, to mam pewne. No, debuffa miałem. Ty chyba też, co? Nie, właśnie nie miałem i nie wiem dlaczego to ten nie obejmuje. Dobra, właśnie. Nie. Bo większość z nas miało debuff, bo się... Dobra, więc tak, biegniemy lewą stroną, tak, trzymamy się i uważamy na tych niebieskich. Tankowie łapią te duchy, które się pojawią, jak podejdą do kogoś. I, o, możemy iść w sumie za tym, tylko że trzymamy się lewej strony, tak, dobra. Gotowi wszyscy? To ruszamy. Ło kurwa. Musimy go wyprzedzić i przejść przez niego, bo jak się będą wy... O kurwa, dobra, więc ale tak, te duchy biją. Tak, wiesz co, staraj się ich nie tauntować, Redi, tylko jak już się na nas rzucą, to wtedy, bo one tak dosyć, mają ten agro takie dosyć dalekie. A zabiliście te węże tak w ogóle? Czy nie? No to węże najpierw zabijcie, repa. Dobrze. Ale za niej nie ma repy, za tego. Jak? Jest. Już kurwa jest... chciał się opierdalać nie zabijając węża. Już jakieś kurde wymówki, że nie ma repy. Jak nie ma? Bo on już się wkurzył na te węże.
on już nie lubi. No to będzie ciekawy ten trash ogólnie. On jak mysz, którą mam teraz w domu, ja nie lubi kuchni. Na kuchni ostatnio weszła wszedł kulką do kuchni, poczekał chwilę, naszczał i nie wchodzi tam ani więcej już. Stwierdził, że chyba nie lubi. Możemy za dziewiątym razem, tak? Zrobiliśmy. Za dziewiątym razem zrobiliśmy gościa. 5 minut i pół robiliśmy. O, tu są kolejne! Zajebiście! Zobacz, jaki dobry z ciebie ten trapper. No, rozbroja pułapki własnym ciałem. Ja myślałem, że powiedziałeś mnie pulną. Tak, taki był plan. No, dokładnie właśnie to chciałem zrobić, tylko zapomniałem przycisku nacisnąć. No, to nie jest refa, to jest moja imaginacja. A wszystkie te? Wszystkie ściągnęliśmy węże? Znaczy ze wszystkich kufek? Reśnijcie proszę. Tak, moment. Wiesz moment. Co, a nie spróbujemy może zrobić tak, żeby strzałą tego Tormented Spirit po prostu ściągnąć tutaj do nas na... No tu w to bezpieczne miejsce. I wrócić się i tu je zabić. W tym miejscu, tutaj, w tym kółku. Ona się będzie lepiej, szczerze mówiąc. Dosięgnie Shafri? Dosięgnie Shafri? No 40 yardów, tak. No dobra, a dosięgnie strzała? Czemu Kaga jeszcze nie wstał? Ja go... Jesteś czekaj, res? Jako pulę. Res, please. Czekaj, no przecież res! Dobra, spoko. Dobra. Zejdźcie tylko z tego mostu, jak go bijecie. Ale nie dwa, no res. Ale nie wchodzą razem? Nie, ten poszedł. Totem poszedł. Wydaje mi się, że nie przychodzą razem. Zobaczcie, co nie was tam jednego. Ty, one tak co one robią takiego, że tak wpierdalają? Beba zmniejszają. To chyba trzeba będzie przed nimi po prostu spierdolić, co? Też mi się tak... Ale one biją. No ale nie, słuchajcie, bo mi się wydaje, że one mają dosyć małe agro, tak? To znaczy, że po prostu musimy przebiec. I bo wtedy je tamtnął któryś paladem, w sumie nie wiem, czy to był jakiś szuk, ale to może teraz po prostu trzeba będzie ominąć je na tyle, żeby nie spulować. Ale Kel, jedna rzecz, jak chcesz przebiec, jak one tak biją, to później będziesz miał 4 na sobie i jeszcze tego minibossa na końcu mostu. Ja, one cały raz biją, potem? Więc... Ale no właśnie one, właśnie Kel mówił, że może one mają takie małe agro, że ich się może nie da, nie trzeba ich agrować, nie? Może po prostu trzeba na je uważać, a nie trzeba ich zabijać. Myślę, że one się agrują, no ale... Zobaczymy. Dobra, trapper pójdzie mostem, sprawdzi. Może lepiej nie. Powiem tak, no nie ma co w dziesiątkę biec, tak? No zobaczę po prostu, jak się zagrują, to się zagrują, tak? Jak dobra, nie, no to dobiegnę do tego ziutka na końcu. Mam sprinta i tak dalej. No dawaj. Działasz jak ruski sap. Teraz idzie po lewej, więc no, się odsuń od tej lecą. Po lewej. Już do ciebie lecą. Dobra, to weź go zabij, albo to poczekamy. Już do niego idę, spoko. Zaraz mi sprawdzę. Wejdzie na most, to one się, wiecie... Tak, grują? No tak, gdyby nie to, że zwaniszowałem, to byśmy tu byli z tym ziutkiem i czterema tymi. Naprawdę trzeba je wziąć tam do siebie i tam je skatować. Pojedynczo chyba, nie? Zaraz sprawdzę jeszcze. Momencik. Tylko tu się da. Ktoś chodzi na most jako bal, ściągamy tą cipkę i obijemy i tyle. Trochę lipa. No, Kaga robi za żywą przynętę. To jest taki ruski saper, on detonuje miny nogą. Własną nogą. Ty, nie mogę teraz... Można pojedynczej pulnąć, słuchajcie, zacznijmy od tego. Dobra, nie wiem jak wy, ja już tam nie wchodzę. I had to wait the buff. Tak, słuchajcie, no można pulnąć jednego i trzeba go bić bezpiecznych możliwych, albo na środku mostu, bo chyba tam, nie, na środku nie. Nie, tutaj, albo tam, na... Najlepiej tu, mostu, najlepiej tu, ewentualnie można, a może nie można tam. Więc podobno jest safe zone tam, gdzie jest banner, ale to no, chyba jeszcze nie wierzę.
są dwa safe zone. Jest jeden tu, a drugi jest właśnie gdzieś na moście, ale nie wiem gdzie. No na szkole. No, weź spróbuj płynąć tego szafli, tego na wprost nas. Jak on tutaj się przybliży, to weź spróbuj go tam strzałą ściągnąć do nas, tego jednego ziutka. Tam między tymi banerami stoi, to tam nie ma wiatru. A co, myślisz, że strzała nie wyleci? Weź mi zbira na ready. Dobra, okej, jeden poszedł tylko. Na ready możesz dać? Ała. Bye bye, kar. Sorry, ale czytałem tego debuffa. Ale fajnie to żeś poczytał. O kurwa. Ja też chcę. O, tutaj by się fajnie używało Leap of Faith. No. Jak chyba musisz biec, bo... Już jestem. Czyli pojedynczo da radę, tak? Bo widzę, że żyjecie. O, pt jakiego mam. No właśnie wcześniej zauważyłem. Kojarzy się? A, ty, jakim cudem? Znajebiście. Jakiego peta ma? Pterodaktyla, takiego tego dziwnego. Pterodaktyla. Ja. A wiesz, jakiego możesz mieć peta? Takiego gluta. Który tam no, sauroków lata. Koło sauroków, to jest zajebiste. Z tym buzią takim. Weź go sobie, to jest zajebiste. Nazwij go Hades, będzie akurat pasowało. Captain Jamik? Kapitan Jamik, Corporal Jamik. Dobra, Szafan, leć po tego drugiego ziutka. Kapral Jamik. Hura, Krita poproszę. Kurde, Szafry balansuje na krawędzi. Szafry ze spadnie. No właśnie. Living on the edge. Przyciągnij go, Gif. Uważaj na ten, żeby nie wydupił. Czekamy na aż debuff zejdzie. Poczekajcie chwilę grani. Dobra, spróbujmy rzeczywiście spróbować na tym spocie tam bezpiecznym rzekomo. W połowie? Tak. No rzeczywiście tam nic nie wieje chyba, tylko z drugiej strony cholera ci kolesie chodzą, nie? Więc trzeba będzie na nich uważać i przesuwać jak się. Jak nic nie wieje, wiesz. Zobacz. Koło sztandaru. No tutaj w tym tutaj miejscu. Nie wieje chyba. No tutaj wieje. Gdzieś stoimy. Uwaga, tu też nie wieje. Tylko trzeba będzie uważać na tych niebieskich. To chodźcie tu na środek, będzie zawsze bliżej. I kolejny pocisk. Bajbani, o kurwa! Nie, bajbani, kage! Wiecie co to się... A wiecie co tu na LFR-ze się będzie działo? To będzie zabawne. Nie będzie tego na LFR-ze. Nie, no podobno jest. Znaczy w sumie... O kurwa, to co, jednego bossa będziemy farmić tylko? Jo, ale... Fulnięcie to nie było najfajniejsza opcja. Dobra, samo bicie, no spróbujemy. Pójdzie. Tak? Aha, dobra. Podlecia. Teraz, uwaga. No nie wiem jak to, no właśnie, się uważać na to niech się samo zabije, te... Aj kurde. Dobra, a reszta biegnie, ja tu próbuję was jakoś wyleczyć, nie wiem jakim cudem. Wyobraź, pamięta ktoś z was Edka? Czekaj, Gif, moment, Gif.
I w paszport mamuta jak masz? Ja nie mam mamuta. Znaczy... Ale o czym mówisz? Nie, ready! O, daj! No dobra. Ale na LFR-ze to, jak to będzie na LFR-ze, to o kurwa! To będę brał na każdy raid popcorn! Dobra, słuchajcie, pamiętacie Edka, jak Edek się śmiał, jak on musi to z gildią w tym momencie robić, jak on w tym momencie no. Płacze ze śmiechu na tym? Ja mam mamutę jakby co, ale już widzę, że wszyscy jesteście w cholerze. 150 na prawe, nieźle. Dobra, słuchajcie, no jeżeli... Bo jest taki klucz epicki, nie wiem czy wszyscy wiecie, z tych ludzi może wypaść. Nie, słuchajcie, nie gincie, nie spadajcie, bo tracimy czas, wiecie? Ja jeszcze chciałbym popróbować trochę. Tak, słuchajcie, jest ten klucz, który może wam wypaść i dzięki niemu możecie dostać jakieś fajne goldy i tak dalej. Kurra, ludzie, proszę, skupcie się, tak? Na moment. Hura, weź, nie, stara się nie spadać, nikt nie wchodzi, czekam na hurakana, ale i robi to porządnie, bo tracimy czas. Nie, żadnej zabawy. I spojrzałem na niego po prostu. Dobra, siedzieć i się nie ruszać. Werwi, uważaj, bo jak pulniesz tam bossa, to będzie tego ada, to ten. Czekamy tu na wszystkich. Czekamy na Kage, na Kiwa i na Hurakana. Więc posłuchajcie, wypada ten klucz, który link na Wyrwignatka, tak? Więc oprócz tego, że on daje golda i już na inne benefity, daje 550 tysięcy repy, 550 repy dla Shadow Pan. Więc w przyszłym tygodniu wszyscy już, bo mamy teraz, jeżeli w tym tygodniu zrobiliście ten klucz, a wypada raz w tygodniu niestety tylko, to w przyszłym tygodniu w środę będzie można go zrobić. Fajnie byłoby, żebyście do środy już mieli to friendly i mogli sobie jedną rzecz kupić z Shadow Pan Assault, jeżeli rzeczywiście jest sensowne, ale są trzy itemy, więc sądzę, że dacie to radę. To wypada też za daily questy z tej ostatniej skrzynki. Tak, tak, tak. Też jest taka możliwość, fajna opcja. Dobra, czekamy jeszcze na Giva i ustawiamy się tam, gdzie ready. Mam jedno, czekamy, może głupie pytanie, a nie prosi byłoby jedną osobę wysłać, żeby nam sprowadziła tutaj tego ziutka, jednego? No spokojnie, tak, ja na razie zrobimy tak, bo to nie jest takie, bo on już zadaje damage tylko przy pulu, więc no healerzy, dobra, słuchaj, no to bijemy, to nie jest problem, wystarczy po prostu przechodzić, tak? Ustawcie sobie kamerę do góry, jak będą iść, no to idziemy albo do góry, albo na dół. Pulnijcie jednego. Ktoś pulnie? Znaczy się w lewo albo w prawo, nie? Dobra uwaga, no, do góry albo na dół, trzeba będzie od razu przebiec. Dobra, a ktoś go pulnie tam? Gdzieś jest tu blisko? A, ja daleko nie. Poszedł. Nie, za daleko są. Dobra, idzie tam. Trzeba do następnego idzie tamten. Przebiec. Nie, idzie tam. Ten, idzie, spokojnie. Przecież on ostatnio sam się tu pulnął. A, Rapolas. Do następnego? No dobra, możemy do następnego. To chodźcie. Tylko po tym przejdźcie. Nie, poczekajcie. O, i teraz z powrotem tu. I teraz biegniemy do następnego. Przeszedł. Idzie duch. Stoimy. Za chuj, nie? Zrobi nas konia. A mówię, a idą! To ich płynie. I teraz ja ich płynę. Gdzie są moje pieniądze za wiatr? Uwaga, bo idą właściwie razem. Dobra, nukujcie. Może zdążymy. Dobra, przebiegamy na drugą pozycję. Już. Second position, jest. Poszedł totem, poszedł mi upadek. Dobra, czekamy na debuffa tutaj, biegając w tą i z powrotem. Nie, czekamy na debuffa, aż zejdzie, jeszcze 3 sekundy. Rufmy się, schnera. Dobra, i już. Biegniemy do następnego safe zone'a. Poczekaj! Co? Nie, biegniemy, spoko. Jest jeden mały już, problem. Już. Problem jest taki, dawaj, że ten się pulnął. Który? No dobrze, jest okej, wszystko. Pulnął, zostaje.
No, bo teraz jest problem, bliżej, uwaga. Siebie chodzą. Tak, tak, dobra. No musimy jakoś tak zrobić, żeby nie wylecieć. Dobra, da się. O, tu jest safe. Odpalaj cooldowny w razie czego. O, dobry safe spot. Idzie chem. Mhm. No i co, na manę czy na leczenie? Na leczenie! No teraz mamy debuffa, stary. Ja wiem, widzę. To tak wygląda, nie? Że o, tak, co to tak, odpaliłeś, tak. Kurwa, swoją mamę? A to nie. Cicho, Szafran, bo już wiem, co myślisz. Więcej nuki. Bo już jest problem z healowaniem. Wracają, dobra. Jest problem. Zabijcie, dobra. O kurwa. O chuj. Da się pomiędzy. Dobra. Tak, da się. Uff, dobra. O chuj, nie! Nie, gifty nubie! Ale jak? No to ja na schodach byłem. Dobra, jak co to mnie reśniesz? Reśniesz rok, co? Kel, tutaj. Tak. I biegniemy. Aha, czekaj, kurwa, nie biegnijcie, czekajcie, ale zobaczcie, co jest po drugiej stronie, jeszcze jeden taki most, no ja pierdolę! Kogo wskrzeszę? Nie, res, tego, giwa. Tak, res, nie giwa. To co? Jak wstaniesz, dostaniesz trochę na manę. Fuuuuck! Ja to ja poleciałem. A to dobrze. Aha, moment, bo to jest każdy jeszcze, to nie jest boss, no tak, o kurwa. No dobra, to idę. Patrz, rok jak już nie żyjesz. Aha, ty jesteś na dole, to nie widzisz. To Szuk, zobacz jakie on ma skille w razie czego. Nie. Jakby coś jestem rzucał, duży nie? I napierdalam. Wystarczy. Ludy Harlem Shake. Kolo terrorista! Leć, ready. Ready! Sorry. Kurwa. My tu na tym moście to więcej spędzimy niż na bossach, to jeszcze... Co? To jeszcze połowę HP-ów ma dopiero, 46 okur. Dobra, lecz hurakana, może coś z niego będzie. Załóż a reszta nie biegnie. Peta. Nie mam go w killbocie. Fail. Jak to? Możesz ty chuj... Dobra, nie bije tak mocno, może się da. No, leczę. Tanki już chyba biegną. No, nie bije, bo miałem kurwa wszystkie cooldowny odpalone. No, haha. Ha. Ja dobra, kto sobie. Tam ma maile? Bone, ty teraz bij. Długo to nie trwało. Sitar! Długo to nie trwało, powiem ci. Sitar, rób się w talka szybko. Co, odpalę tanka. Myślę, jak mi Sitar wypiał. Haha. Kurwa, no blisko są, dajcie, dobra, próbujcie, odciągaj ich do tego. A kurwa, doroka ich. Gif, ucz, spierdalaj Gif, to co robisz najlepiej, spierdalaj. No nie, Puluj go, Agro, ja jestem tankiem, daję. Rok, tamtnie go rok. Kurwa, weź go na siebie, a nie kurwa, patrzysz jak on żyje. No w misia, nie masz taunta? Nie masz taunta? Kurwa no. No ja, ale nie ma healerów, kurwa, no szkoda, że nie tamtnąłeś rok, to wtedy by coś zginęło. No to przeleczycie się tam, nie wiem kto leczy. Rok, Szuk, cofnij się dwa kroki. Już biegniemy z wy... Leja, rzuć Szuk na siebie. No, nie zdążyłem, kurde. Ile ma HP-ków? 19%. 6 milionów, nie da rady. Kurde, rok, w takich sytuacjach zawsze wiesz, tamt na siebie i ratujesz Givowi dupę, nie? Przede wszystkim w misia się zmieniasz. No tak zmienia się w misia, to mnie zlikowało o tym. Przede wszystkim to nie ma po co. Problemu. Jo, jasne, taki twarz. No nie, może KG. O kurwa. Dobra, no ale weźmy sacrificial beam, że zakurczam miłosiernie. Może się przegrupujmy zamiast tego. Ja bym może sobie stresnąć, jeżeli nie macie jeszcze debuffa. Tak, słuchaj, zgadnij w jaki sposób można zajebiście przelecieć ten... O kurwa. Na stres. Co, serpent? Można, przelecieć serpent tak, serpent kicker. To no to jest mój ulubiony skill, tylko kurwa problem jest jak... Czemu on kurwa nie chce zlecieć? Rzuciłeś masresa, czy nie? No właśnie, chciałem.
Dobra, to ja wbiegam. O kurwa, co my tam coś spota, Boże? Dobra, teraz tak, słuchajcie. Nikt nie wchodzi na most, tak? Kurwa, nikt nie wchodzi na most, tak? Słuchajcie, zabawa zabawą, ale nikt nie wchodzi teraz na most. Tak? Proszę, to nie była zabawa. Kto jest za mostem? Kurwa, hura. Spadaj na dół, i tyle. Cześć, ready? W razie czego byłem tu. Leczcie! Wlecz ją! Ty, ale może go pulniemy tam, gdzie nie ma wiatru, no, chodźcie! Tu go możemy bić, przecież no to teraz tak właśnie stoję. Oprócz ty, tego... co on tu robi? W razie czego to nie ja. Kto tankuje? Ja! Leczcie! Szuk, dobra. Nie można się jakoś naprawić tak w trakcie, bo mam wszystko czerwone. Można, zaraz ci postawię drzwi, sa. Jo, to czekaj, to spróbuję. No jest tu tutaj. Jest przy Kelu. Dobra, to zaraz lecę, się naprawię i mogę walczyć. Kto to jest Kel? Jo. Twój stary. Udawaj. Nie wiem, ale musisz zajebiście buraki zbierać. Ja o taki flebi się pospiesz, bo nie miał reputacji. O nie! Ready, możesz go tauntnąć? Nie ukrywam, że będzie mi łatwiej, dziękuję. Z całym szacunkiem oczywiście, ale się drainuje z manę, bo to sam leczyłem. No, dziękuję. Kurwa, no. Ty, nie wiem co to było, ale mnie zabiło. Od razu. No, sacrificial beam. Nie mogę cię postawić. Dobra, już postawcie. Dobra, res. O, jakiś Reaper, tak? Będzie? Co to było? Sacrificial Bean? KB. Co to było? Takie niebieskie cóż, co rzuca. To zrobiło wziął i kogoś nie było. No, ale to zrobiło mi 310 tysięcy damage'u, czyli co, nie można stać przed gościem, tak? On to bije, tam. No, to przez tego beamu trzeba uciekać. No. A, widzisz, tak się skupiłem na leczeniu, że... Ready, naprawiasz się? Nie. Gdzie to się naprawia? Z tyłu jest Jeeves. No. Dobra, przebiegamy. Time for dinner! ding. Szafry tam, kurde, się nudzi na środku. Dobra, biegamy tu. No sorry, Szuk, tak jakoś wyszło, że zginąłeś. No bo się zasiadałem, zwiało mnie. Szuk, ale jak biegniesz, to dawaj też... Czekajcie! Strzałkę. Stawiam te! Co stawiasz? Jeszcze jeden most? Piórka. Tak, dokładnie. No. Tak, piórka jeden. Of Doom. Tutaj, o, jeden dobra, most słuchajcie. Za daleko! Tutaj, gdzie jest zielony mark, tankujemy kolejnego ducha, więc proszę. Wszystkich tutaj, gif, chodź do mnie. Ale to przynajmniej nie działa. Kurwa, nie, słuchajcie, określmy sobie jasno dzisiaj plan. Dojdźmy do drugiego bossa. Zdecydowanie, chcę parę prób. Chcę parę prób na drugim bossie zrobić, naprawdę. A jak się wkurwie, że tam nie będzie jakiegoś kolesia teleportującego. Jak się wkurwie. Dobra, już poszedł. Dobra, super. Jo, to będzie irytujące. Nie chcę was martwić, ale wiecie, że do następnego lokautu ten trasz się zres... Dobra, będzie irytujące. Powiem ci, w tym momencie moje optymistyczne nastawienie co do reputacji zaczyna się zmieniać. Nie wiem, mam nadzieję, że tam będzie jakiś wichajster, który wyłącza w ogóle jakaś kurwa dźwignia, co wyłączy te wiatry, albo nie wiem... Wyłącza duchy, tak? Tak, wyłącza, no. Albo teleport. No się wkurwie właśnie, jak nie będzie ziomkę z teleportem. Poczuję się oszukany. Ja mam dobra, czekajcie tutaj tam szafli czy coś pulnie następnego i będzie spoko. Co? Gif, będzie on teraz w tydzień przez 4 miesiące. No, no, czekaj. Wystarczy zabić bossa drugiego. Niezawodny sposób.
Ale teraz sobie pomyślcie, patrzymy, wydają co 4 miesiące, więc kolejne 4 miesiące będziemy walczyć 2 razy w tygodniu z tym mostem. Walczyć z wiatrami to ja umiem. Czasami naprawdę, podczas wykładu. Spójrzcie, spójrzcie w lewo, może tam to się tworzy. A jo. Takie przejście troszeczkę łatwiej jest. Myślę, że... Myślę, że troszeczkę to mało powiedziane. Dobra, ja muszę się napić many, poczekajcie. No powiem ci, że też muszę napić ten wiatr. Idziemy na środek, nie? A ja muszę w drugą stronę wręcz, ja muszę się odlać. Tak, pójdziemy na środek. Czekajcie, ale tutaj na środku też są niby te wiatry. Czekajcie, tak, ale jak się podejdzie, siu, to wiesz, dobrze, czekamy, ready, poczekaj. Ale wydaje mi się, że tam jest tak jak ostatnio, z daleka nie widać, że jest safe spot, a jest safe spot. Z boku, ja tam po bokach są. No to sami nie zbiegam w bok, tylko do tyłu. Siu. Dobra. Tylko nie pulnijcie, dopóki nie ma giwa, bo samemu będzie ciężko. Mam jeszcze na cooldowni Spirit Linka. Spirit Link jest świetny na tą walkę. Oj, patrzcie, ten mobek jak chodzi. Będzie hardcore. Który mobek? No ten, co jest to, ten nam się zaraz nam w nas od tyłu wejdzie. A, ten niebieski. Dobra, trzeba na drugą stronę przebiec. Tak, tak trzeba będzie robić, biegać w jedną i drugą. Taki semi-safe spot. Ej, nie wiem, czy kojarzycie, ale w pewnym momencie w Ice Crownie było tak, że można było praktycznie ten trash, no tank biegł i po prostu łapał co się dało i reszta biegła za nim, a OA i tak się dobiegało do tego pierwszego bossa. Tutaj się tak nie da, podejrzewam, nawet z dobrym gearem. Fajny debuff ten na healing, rzeczywiście, nie da się nic zrobić. Być taka nuka, że... OE, ale chyba mamy... Znaczy podejrzewam, że tu goście nawet na heroiku, wiesz, nie będą sobie mogli pozwolić na to, żeby tank przebiegł przez cały most do końca i wiesz, i łapał wszystko, po prostu poginą. Gif, jesteś? A Rogal nie może włączyć tej niewidzialności dla całej grupy i sobie przejść. Hura, 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 przebiegamy, hura! Więc to jest trochę za mało przeszło. Sekund, więc nie wiem, czy to by... Znaczy możemy spróbować, słuchajcie, nie ma sprawy, nie? Nie, bo to jest ile sekund? 10, 5? 15. Przebiegajcie, ready. Sitar. Dobra. Rok czuwa. Gif, ile ty możesz lać? Tyle! Dobra, już, lecimy. Złapie ktoś tego bossa, teraz są cholera daleko. A to w drugą stronę leci teraz, a nie, to przodem, jo? Jo. Dość blisko siebie. To tego po lewej chcesz, hura? No bo ja. Dobra, mam go tego po lewej. Już, chodźcie. Tak, mam go. Okej. Okay. Ała. No, ale nie DPS-ujcie, ale nie przyjdzie. Ja sobie tylko heala rzuciłem, ready, i on się na mnie zagrował. Zaraz trzeba będzie przejść na drugą stronę. Okej, przechodź. Czemu zaraz trzeba będzie przyjść na drugą stronę? No bo ten drugi. Platek, lałeś, poznaliśmy jego taktykę. Jej stroj. Gdzie wyjawniał swój sekret. Gif, czemu nie leczysz? Powiedz mi, czemu nie leczysz? No bo pewnie zamiast... Wydaje mi się, że to miało bezpośrednią korelację z moim moczem, więc... Nie wiem jak ty, ale mam 3000 prawie reputacji. I nie wejdzie ci, dopóki nie zdobędziesz normalnym sposobem, czyli... Nie, już zabiję jednego bossa, czyli może mu wejść. Aha, no jo, faktycznie. O, ja mam ten przedmiot, co mi daje setkę. Szacun? Właśnie, stówka, to wystarczy. Oby. Dobra, ready, łap go i na drugą stronę chodź. Szafry! Kurwa! A, nie zdążyłem. Gdzie byłem?
No bo patrzę, że leczy, że coś tym kurwa pierdolnęło. No to krzycz w takim razie, no bo skąd mam wiedzieć? Tak, przebiegamy na drugą stronę szybko. Poszedł totem na leczenie. I z powrotem. No dobra, ja z powrotem. Spirit Link. Stać mi w zielonym. Zajebiście skill. Nareszcie mogę go znaleźć. Ty, ale wiesz, że... No. Ale ty, ale... Nie podchodźcie, wejdźcie tylko na schod... Wejdźcie na schody i nie wbiegajcie, bo to w tych krzakach znowu węże mogą być. Kage, bez ryski zapezy, działaj. Trapper idzie sprawdzić. Ja jestem jak trapper, nie? Raz się mylisz. Co mówiłeś, Gif? Co? O kurwa! O, znalazłem. To niespodzianka. Co mówiłeś, Gif, że co? Spirit Link? Ja pierwszy raz w ogóle to widzę. Nikt wcześniej tego nie używał? Nie, ja. Wiesz co? Widzisz, no może w czasie walki nie widać tej ikonki tak bardzo, bo ona jest taka delikatna, zielona. Citr rzucał, pamiętam. Bo oni poprawili troszeczkę w ogóle. To jest bardzo sytuacyjny skill, tak. Tak, zdecydowanie. Muszą być wszyscy w kupie i ten, ale fajnie, bo zmniejsza damage. No, zresztą... To co powiedziałem, wreszcie mogę używać, tak? Bo no bo właśnie... Na przykład na taką walkę jest super, nie? No bo właśnie... There are snakes in the motherfucking bushes. Motherfucker! A i tam na czegalu go często rzucałem. No... Właśnie w kataklizmie było więcej walk, gdzie można było używać. A już tutaj nie. Tak, ja też. No, dobra. Ale... Cider? Bam. Użyłeś? Co? I yes, friendly. Masz? A, nie, zajebiście. Zaraz użyję. No, ja to mam beta wyciągnąć, kurwa. O kurwa, ja mogłem ten przedmiot zostawić, bo też to miałem. Iii, friendly, nice. Ale słuchajcie, ten przedmiot wypada, jak robicie daily, więc no... Więc jeszcze ich powypada, spoko. Tak, jeszcze przez tydzień macie czas. A to o to im chodziło, że jak zrobisz quest i zabijesz cały trosz, to faktycznie wystarczy zabić jednego bossa, żeby mieć friendly. Albo może mieć jeden item. No bo boss tylko często repedował. No ale to trzeba się na mnie zagrował. Nie ma we. No trzeba mieć albo item, albo zabić bossa, nie? No nie, zabiliśmy bossa, jak nie masz itemu. Ale uważajcie. Trzeba zabić bossa, jak masz 2999. Maybe attack. Dobra, bijemy go. No to co on zrobił, tak? Co on zrobił? Co on zrobił, kurde? Właśnie nic nie robił, a my pierdolili. Repa! Będzie o. Na mnie. Jestem burzą. Zajebiście. Chodźcie pod chmurkę, zrobię wam Mount Burger. Ty, ale weź to dyspeluj ze mnie, bo... Ty, to 10 minut trwa ten debuff, więc weź zrób dispela, co? Nie można, nie działa. No co ty? No trzeba go zabić. Zaskakujemy te. Burza z piorunami. Teraz, szczerze, tak chodźcie, teraz już ktoś rzuci w Cepelina, będzie dopiero ryzyko. Jo, ty, fajny skill w ogóle. 10 minut debuffa, jestem burzą. Chodź, ich zabijemy tak szybko. Jak padnie boss. Dawaj. Ach, zniknęło. Kurt. Ja, ale pomysł świetny, Szafri. Kurde, trzeba było już tuż przed i później byśmy zabili bossa. Dobra, czyżby to był drugi boss? Tak. O Jezus, ja już się boję. To już jest arena. Tak, dobra, bo... to już jest arenka. Tam ja będzie kurwa też nas trolem rzuci? Ten może trafić. Lepiej niech was niczym nie rzuca. Powiem tak, tu będzie wpierdol. Powie brzydko i bez ogródek. No wychodźmy już. Zwiedziliśmy, idziemy. Nie psujmy sobie tego dnia dzisiaj. Zabiliśmy jednego bossa. Chodźmy stąd. Chodźmy do mowy. Czujemy się zwycięzcami. Chodźmy do Bogu, ała. Dobra, nie, słuchajcie,
połajpujemy sobie troszkę na tym bosie, żeby zobaczyć mechanikę, bo w czasie jednego dnia jest to ciężko ogarnąć tą mechanikę. On był zaporowy. Upsi. Hopie, jeszcze nie wytłumaczyłem taktyk, poczekaj. Kurde. Nadgorliwie teraz. Dobra, więc tak. O, dzień dobry! Fuck. Dobra, gdzie jest moja karteczka z bossami? Ty, a wiecie, nie rozkręcacie się. Nie rozkręcacie się, bo tylko dwóch przygotowałem, nie? Więc na trzeciego nie znam, więc nie zabijajmy drugiego, proszę. Dobra, więc tak. Znaczy obejrzałem kiedyś, ale nie pamiętam. Więc tak, będzie kupa adów, ale zacznę od skilli bossa szybciutko, tak? Debuff na tanku, czyli trzeba będzie się switchować po paru. Musicie zobaczyć szuk i ready po ilu się da. Znaczy nie można powiedzieć, że dokładnie po 5, dokładnie po 4, bo będziecie potrzebne też na adach. Więc po prostu jak będzie możliwość, to się switchujcie. Jak już będzie za dużo, to albo healerzy będą krzyczeć, albo jakiś tank. Bo jedna osoba z was będzie musiała być na adach, a jedna na tanku. No ale tank nie może za długo siedzieć na bossie, niestety. Później tak. Jest coś takiego jak double swipe. Ziemia się będzie tak, jak jest earthquake, tak? Ziemia się będzie tak kurzyć przed bossem w trójkącie i za bossem w trójkącie, czyli trzeba uważać, dlatego że on strzela i ogonem i spyska, tak? Tak jakbyście ze smokiem walczyli. Uwaga na ogon i uwaga na kliwa łapą albo na buffa. To jest jeszcze pół biedy, jak go tank tam trzyma, ale od czasu do czasu on robi coś takiego jak charge, czyli szarżuje na randomowego gracza i od razu potem rzuca tego double swipe'a. Więc trzeba uważać, jak na kogoś szarżuje, trzeba po prostu, każdy musi patrzeć, gdzie jest boss, walcząc z adami. To wymaga bardzo dużego ogarnięcia, co się dzieje, no ale zobaczymy. Dobra, później tak, są cztery fale adów, wytłumaczę na początku dwie, bo sądzę, że i tak będzie ciężko przejść przez nie. Pierwsi są faraki. Ogólnie zamysł jest taki, tak jak na tym spoku słyszeliście, że wychodzą małe ady, trzy duże ady i koleś, który od czasu do czasu wyskakuje, który nazywa się Dinomancer. Dinomancer trzeba będzie orać, jak sobie poradzimy z tymi trzema mocnymi adami. Kolejność jest taka, trzy mocne ady, Dinomancer, małe ady. Ogólnie małe ady można AOE, a te mocne ady trzeba się na nich skupić, bo oni naprawdę dużo nieprzyjemnych rzeczy robią. Teraz tak, czy wszyscy mają dekursivo albo jakiś addon, który jeżeli nie, to relognijcie i sobie włączcie, ja to też uczynię za moment. Takie osoby jak Shulk, Reddy, Rock, Sitar, Verwi, spróbujcie mieć cokolwiek, żeby można było zdejmować, bo tych kursów, diseasów, poisonów będzie masa, więc musicie nam pomóc, bo nie damy rady w dwójkę tego pościągać. To bardzo odciąża healerów, jeżeli to możecie pomagać. Cokolwiek jest, zresztą nie wszystko możemy ściągać, cokolwiek będzie, po prostu starajcie się zawsze dispelować. Więc zróbcie sobie reloga, po to dekursivo, co się naprawdę przyda, albo jakiś inny addon. Ja ogólnie polecam dekursivo, bo bardzo mało mega i miejsce zajmuje tak na przyszłość. Jak nie macie, to już trudno, nie instalujcie, ale jak macie, to relegnijcie i włączcie. Więc tak, słuchajcie. Będą to trzy mocne ady, które zabijają w pierwszej kolejności. I trzeba będzie zabijać AOE małe ady. Ale jak wyskoczy Dinomancer, to zabijamy te trzy mocne ady i przerzucamy się od razu na Dinomancera, którego trzeba zabić do połowy, tak? Zabija się go do 50%, on potem zmienia się w dinozaura i upuszcza takiego orba. Orba trzeba podejść, kliknąć, nie wiem czy kliknąć na bossa, czy kliknąć wystarczy i wtedy zmienia się fala adów, więc to jest bardzo ważne, że szybko zabić Dinomancera, szybko kliknąć na orba i wtedy przechodzimy do kolejnej fazy. Dobra, pierwsza fala adów, tylko tą wytłumaczę, pierwsze dwie tylko wytłumaczę, żeby nie było wątpliwości. Pierwsza fala adów to tak, pojawiają się stone trapsy, zakładam, że jakieś te, trzeba się od nich odsuwać, po prostu to są jakieś czy sand, czy albo stone, albo sand, nie jestem do końca pewien. W każdym razie trzeba uważać, one na ziemi się pojawiają, więc trzeba się od nich odsuwać. I te trzy mocne ady, na których te pas się koncentruje, one się nazywają faraki waste walkers. Więc sobie ich targetujcie i przede wszystkim ich bijcie. I teraz bardzo ważna sprawa. Hurakan, Sitar, Verwignatka, ja tak samo. AOE stany. Tak, cały czas starać się utrzymać AOE stany, bo one naprawdę mocno biją i trzeba będzie odciążać. Czy jakieś te totemy, na przykład właśnie Hura mówi stan na przykład i zaraz później ktoś tam może mówić stan albo cokolwiek, tak żeby zrobić część sobie tych stanów, tak? Możecie się podzielić albo możecie na bieżąco mówić, ale te stany to są priorytetowe na tych trzech razy. Nie rozważałeś tych stone gazerów tutaj? Tych co stanują? Żeby ich pierwszy? Tak, oni stanują, no ale nie, oni są...
Tak, tak, jasne, zdecydowanie. Ale nie, są gejzery, że mają tyle mało hapków, że AOE powinno się ich zabić, no. Po prostu. Zobaczymy, no, tank będzie je trzymał na sobie, no od czasu do czasu kogoś tam będą stanować, no ale dispel wystarczy, tak, bo GIF będzie moc dispelował, jak będzie trzeba. No dobra, więc tak, ogólnie bijemy, znaczy nikt nie bije bossa, pojawiają się te ady, bijemy te trzy mocne ady, przypominają jeszcze Faraki Waste Walkers, później AOE, te malutkie, właśnie te Stonegazery, to będą takie te bazyliszki. No jak się pojawi Dinomancer, oramy Dinomancera, ktoś klika na orba, obojętnie kto. I on wtedy uderza w bramę i wtedy z drugiej bramy wychodzą drudzy, grubasi. U grubasi taki hardcore, to jest podobno najtrudniejsze. Wychodzą ci trzej najtrudniejsi, to będą Venom Priści. Będą po prostu rzucali pełno trucizn, więc trzeba ich totalnie znukować. Wszyscy nukują Venom Priestów od razu. Tak samo tankowie, staracie się tych trzech mocnych zawsze zebrać na siebie. Tych AOE jak się nie da, to wiesz. W każdym razie tak, będą to pole pule, które będą na ziemi się pojawiały, czyli po prostu nie stać w baziewiu, tak? No, żeby was nie zanudzić, wytłumaczę tylko te dwie grupy. Jest jeszcze później trzecia i czwarta, ale nie sądzę, żebyśmy tak szybko do nich doszli. Najpierw zobaczmy jak to działa, żeby się nie zanudzić specjalnie. Dobra. Pytania, sugestie? Jak jeszcze raz z tym double swipe'em? Bo nie zrozumiałem. Z tym double swipe'em jest problem, po prostu trzeba uważać, bo nie można nic innego, no oprócz awareness, nic nie mogę ci powiedzieć. Tak? Wybiera sobie obojętnie jaką osobę i szarżuje na nią. Nie zadając szarżą nie zadaje żadnego damage'u, ale zaraz potem robi double swipe'a. Ale to jest tak jak, kojarzycie te statuły w mogu, które robią, że tak na ziemi się pojawia takie gówno i zaraz uderzają? Takim no. Konem, to jest podobny klimat, tylko trochę szybciej to działa. Czyli macie parę sekund, żeby się odsunąć. Tak, odbiec? Tak. Na bok. No musisz stać z boku bossa. Bo on robi to, tak, trzeba stać z boku bossa. Dobra. Z tyłu nie możesz, bo ogonem wali. Musisz być. Dokładnie. Dobra, Kage? Gotowy? Szedłeś gdzieś? Pytanie masz? Mówię, be right back. Ten boss będzie trudny, ale nie ze względu na DPS, tylko ze względu na to, czy ogarniemy. Nie wiem, Sitar, czy w przyszłości nie będziemy cię tu potrzebować, bo tutaj to już wszyscy robili to na 3 hile, ale zobaczymy. No, zobaczymy. Jak ten debuffy będą schodzić dobrze, to... Swoją drogą bardzo ładny DPS. W pierwszym bossie. Już jest, no, no sorry. Taki jak hurakan, więc dobrze. Kel, w drugich nie, drzwiach priestów pierwszych kolejkowałeś. Większy. Tak, Venom Priest. Mhm. Dobra, próbujemy. No, mamy trzy bunkiny w rajdzie, więc może... Czekajcie, moment. No dobra, patrzę, czy to nie ma żadnej dźwigni, żeby otworzyć. A jedno pytanie, jak zrobiłeś z bossem na tym bokiem? Pull. To już tak, słuchaj, no tank sobie ustawi tego bossa, bo i tak będą biegać, więc no jakoś tak bokiem no postaram się ustawić. Poczekajcie jeszcze raz z tym pulem, co? Jeszcze zróbcie odliczanie. Nie, sorry, bo nie chcę postawić... Nie, bo ma z tyłu ten, kliwa. No tak, to tu mówiłem, no to już tank musi go tak ustawić, żebyśmy tak bokiem jakoś, no. Zobaczymy, którą bramę on uderzy pierwszą, bo nie wiem, powiem szczerze. Najpierw powinni być ci ze Stonegazerami. Tak, to wiem, ale nie wiem, która to jest brama, powiem szczerze. Jak wchodziliśmy zaraz po lewej. Z tyłu po lewej. Z tym jakby płomieniem. Dobra, Farah, wychodzą. No i to jest, o, widzicie jak wygląda ten double swipe? Dobra, jest okej. Okay. Nie widzę adów. Biegną, chłopaki. Biegną. Mogę. Co robi ten debuff, Freddy? O, szarża, o, i double swipe, uwaga. On zwiększa damage od jakiegoś skilla jego. Kage magro. Aha, dobra, sorry. Pomyłka. Na boku. Adzie. Ej, stary, ale stan na tych dziadów nie działa. Na których? Na Waste Walkera. Próbujcie cokolwiek innego. Wiesz co, po pierwsze, nie możecie mi się tak rozbiegać, bo ja nie mam wszystkich w zasięgu, to raz. Więc nie biegnijcie do tych hadów, pozwólcie tym hadom przybiec do nas, dobra? O, są te sand tropy, to uważajcie na... Dinomancer wybiegł.
Stary, ale tych adów na sreo. Tak, ale no ja nie leczę, bo ja leczę tylko szuk teraz, tak? No bo nie mam zasięgu. Ale już ten taki był plan. Znaczy, był taki plan, że pojawiły się ady i wszyscy tutaj się wyrzucili na te ady. No właśnie, teraz, tak? Ale dlaczego? Nie wiem właśnie, chyba Bloodlust, wiesz? To jest bardzo trudne odbierać się w ten sposób u was, no. Tak, słuchaj, ja będę leczył tanka, one się zagrują w dużej mierze na mnie, wtedy ze mnie możesz się ściągnąć. Tak, spokojnie, żeby w jedną kupę szło najlepiej, no bo jak? To mając chwila, trudno to jeszcze... Ciężko zobaczyć nawet, gdzie one poszły. Na tanków, tak? Jest, ale ja to nie jest tak trudne. Mogę myślę tak do 4 staków spokojnie. Właśnie też mi się tak wydaje. Tak, ale do czego zmierzam? Że boss powinien być pod tymi drzwiami i tam, żeby było bliżej, a nie na środku i czekać aż ady do nas dobiegną. O kurwa, błagam, że nie będzie boss. Właśnie kurde, szukałem dźwigni, ale nie widziałem żadnej. Znaczy, dobra, Kage, to nie jest zła opcja w sumie, z tym, że no i tak nie trzeba było biec do tych adów, nie? Że tych adów trzeba jak najwięcej, jak najszybciej ściągnąć, więc jeżeli będziemy pod tymi drzwiami, to będzie nam łatwiej ich się pozbyć. No, oni zawsze wychodzą z tej samej kolejności, tak? Tak, zawsze wychodzą w tej samej. Później będą ci Venomous Priest z przeciwnej bramy, później będą ci lodowi i na końcu będą niedźwiedzie... Amani. No, niedźwiedzie Amani. No to już, to płynijmy go tam już. My musimy, jak będzie na DBM-ie tam Farak Incoming, to my już musimy stać pod tą bramą generalnie, tak żebyśmy my mogli jak najszybciej tych Wastewalkerów zabić. Bo później nasra po prostu tego, tak? Jak będzie za dużo, to nie dość, że się sam trapy pojawią, to jeszcze nas te Stonegazery będą stanować. Dobra, dobra. No, ustawmy się od razu tutaj i ja go po prostu chcę jeszcze. Można tak. Żeby nie chodzić z nim, bo jeszcze on z tymi... Z tego co widziałem na tych na filmikach, on się nie zagruje, to ten, to on był tak jakby bokiem tutaj, o, tu był sobie boss, bokiem. Napierdalali bossa, przepraszam, w momencie takim, kiedy ci wychodzili, no to tu w tym miejscu już walczyli z adami. I później musimy się przetransportować pod kolejną bramę, nie? To tak. A już zaznaczyłem bramę na zielono. Ma. Mam lockpicking, może... Dobra, lecimy. Takiego wytrychu to ja nie posiadam. Taki wytrych to tylko Gif posiadał u siebie w domu, jakiś chłom albo coś. Dlaczego ja od razu? No nie wiem, no dobra. Tak, wiesz, ty wyglądasz na aktywne, no... Rok jesteś? Masz jakieś tam, wiesz... Tak, tak, już. Narzędzia. Jakie? Dobra. Jakie gospodarstwo? Dobra, moment, skupmy się, pół 10, już. Stary, kupujesz kuchenki, lodówki, no to musisz mieć jakieś narzędzia podstawowe, no. Na przykład no mam, ale no, po prostu zastanawiam się, skąd wiedziałeś o tym. Ostatnio kupiłem zestaw. Kluczy. Oj Kage, ten ogon cię lubi. Może to Kage lubi ten ogon. A wyjdą. Charge. Magiwie. I swag. No super, nikt nie obrywa z tego. Dobra, weź go już. Starajcie się rozbelować wszystko, co jest. Dobra. Uwaga na sam trapę. Lecz tą szuk. Leczę. To tam na manę postawiłem? O kurwa. Masz dispelicję? O kurwa. Dałem szuk, rady. Dobra, ja nie mogę nic zbelować.
Czemu nie możesz zdecydować? No nic mi się na dekursie nie pokazuje. Aha. Gdzie ty tylko teraz też nie. Gdzie. Aha, i jak kurde wyjdzie ten Dinomancer, to musi być jedna osoba na nim, bo on co, żeby nie przerywać. Szafran będzie, tam pojawił się ten wielki komunikat. Szafran, widziałeś na DBM-ie tam interrupt Dinomancer, to wtedy tam Silence i Shotam uwalniesz. Tak, znaczy wiecie, no to nie jest priorytetowe, tak, bo i tak boss, bo on leczy bossa się po prostu boss. I tak. No, a leczysz, bijesz w ogóle bossa, wiesz, bossa się bije w drugiej fazie. Oczywiście ale warto, nie, jeżeli można, nie ale... Bijemy, nie? Tak, znaczy... A Silence i Shot jest instant. Jeżeli można, ale to nie jest priorytet, nie, o to chodzi. Kto się nie załapał, jego problem? Kur! Drugi stolik. Dzięki, Wyrwi. Dzięki, Wyrwi. Może jesteś chura za gruby, bo nie zdążyłeś do stołu. Słuchajcie, wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Było agro na melasach od tych ziutków, trzeba ich pozbierać generalnie, przynajmniej tych, których my bijemy, tych skirmisherów i wastewalkerów. Wastewalkerów przede wszystkim. Może z Szafri albo Kag możesz spróbować tego, Miserecta, nie? Nie, no się w sposób wybrać, tylko że, nie wiem, Szuk, to może weź obraź go, jak przyjdą, ale to ja już wezmę. A potem jak się pozbieram, to najwyżej go tamtnę z ciebie, jakbyś mi to przystawił czy coś. Bo one tak szybko nie zejdą i tak. Potem się będziemy po prostu coś tak zamieniać czy dwa i... Czy jak wyjdą ady, to ready ty ich bierzesz, tak? Tak, wezmę, bo teraz widziałam, że właśnie tam... Czekały. Dobra, to sobie dla łatwiej znaczy, jak masz wybór, to tych Stargazerów to zostaw w cholerę. Przede wszystkim tych, których my bijemy, tak? To no jest, tych dużych, tych Waste, coś tam, tak. I z tych Skirmisherów też możesz wyłapywać, jak ci się uda. Będziesz miała, wiesz, wolny fan. No właśnie, tak się stara. Co, hura, na żadne AD nie działają te stany i tak dalej? No, na te duże tylko? Znaczy, te mniejsze nic. Tak, ale te, o które nam chodzi, tutaj na wybrane. W tej bramie w zasadzie trzeba ich przeniukować głównie. Dopiero w tej następnej kiki. Nie, ale warto robić interrupta stana dlatego też, że te bazyliszki są stanowalne, nie? Więc wiesz, zawsze coś, nie? Tak, no tak to robię. Okej. Szafri ready, weźmie ten adio. Która seniorita? Poczekajcie, żebym go sobie tam dalej płynęła do tej bramy. Bo Ola terrorita! Dobra, ja też bardziej gif na tankach. Nie zaczynajcie tak od razu z tym DPS-em. Dobra. No to ja będę stał tu i się nie ruszam. Nie myśleliście? Aha, dobra, później. Wyszły? Weszły. Beware. Jo, ale teraz tak nierówne ilość tego double... No... Ale idiotycznie go zrobił. Dobra. Na tym charger to... Jo, ale podczas double swipe'a nie przesuwajcie. Nie da się. A wiem, nie? No, może ma rację. Dobra, pierdolę głupotę sobie. No kurde, coś mnie zastanowało. Słuchajcie, jakieś ady były na mnie, to słabo. To jest to, stone gejzery stanują. Dobra, Szafri,
Jak wyjdzie Dino, albo czekaj, kto to ma dobry single target, bo Szafri ma dobry AOE też. Kto ma słaby AOE, a dobry single target z was? Ja mam słaby AOE. Ale Kel, tu się nie robi AOE. Tu się w żadnych adach się nie robi AOE, dopóki się nie pierwszy chodzi się o, nie chodzi mi o kliwy, no o to chodzi. Sitar, tak, rzeczywiście. Słuchaj, Sitar będziesz, jak wyjdzie Dinomancer, to przerzucasz się na niego, dobra? I go orasz. Dobra. W sumie on ma niedużo HP-ków, więc... Niech reszta się zajmuje Adami, a ty przeorasz do połowy Dinomancera, czyli 2 miliony około. I wtedy ten. Chodziło mi o kliwy KG oczywiście. No, a okej, okay, spokojnie, bo myślałem, że chcesz, wiesz, żebyśmy tutaj AOE wiesz robili. Nie. Ale mam takie kijowe to kliwowe. Sitar, to interakuj od razu tego dziada z zapamięci. Tak. Sorry, Gif. Dobra, mam taką propozycję. Już w tym tygodniu to jest zepsute, ale w następnym jakby to. No może nie tygodniu. Ale mam taką propozycję, że jakbyśmy zabili bossa, to żeby zrobić tak tego, bo Kel lubi robić te filmiki z WoWa, żeby zrobić Harlem Shake Hypnosis Edition, że stoimy sobie jedna przed na przykład zabitym bossem, jedna osoba tańczy i no wiecie na czym polega. Ja chcę wyszło jedną osobą. Ty, ale nie, stary, nim ja zrobię filmik, to Harlem Shake już będzie passé, wiesz. Nie, no ale to spoko, to możesz mi powiedzieć jak to się robi jutro, to ja to nagram. Czym to nagrywasz, to ja to nagram spokojnie. Dobra, ściągnij mi dobrego frapsa w takim razie, ale ja mam dobrego frapsa. Ale pewno jest dobrych frapsów, ja nie wiem czy macie problem. Ja biorę pierwszego z brzegu i zawsze nie działa. Wiesz co, dwa razy ściągnąłem takiego, że mi antywir pokazał, antywir mi, no właśnie, ja też sobie zapomniałem, antywir mi dwa razy pokazał, że syf, a ja wiesz, jak to jest, antywir mi pokazuje, że to jest syf przy frapsie, to już się boję, że jest jakiś kilogen, nie, do tego, kiloger, no ale no może nie miałem szczęścia, no. No to dobra, no to następnym razem to niech to ten, niech to Sitar zrobi, ale pamiętajmy to o tym przy następnym rajdzie i po prostu wiecie, przykład nie wiem, wejdę w tą małpę i zacznę coś robić, jakieś w ogóle tam wyjmijcie wszystkie vanity items i takie inne rzeczy, takie najgłupsze, najbardziej kretyńskie, w ogóle niech to będzie jedno ujęcie, niech jedna osoba jeździ na mauncie w tą i w tamtą stronę, albo takie wiesz, takie jakieś inne rzeczy. Dobra, ale swoją drogą, abstrahując od genialnych pomysłów Giwa, to można było sobie zrobić screenshot. Teraz genialny pomysł Giwa. Genialny pomysł, mi się podoba. Ej, no nie, akurat mi nie podeszło to, nie że twój pomysł Giw, tylko ten, to... Nie podoba ci się Harlem Shake? No niespecjalnie, bo będzie passé za moment. A wiesz dlaczego, bo Ray powiedział, że jest głupi, no tak. Nie, no bo to tak samo jak planking, kurwa, no. Podjarasz się tym. Ale planking nie był kreatywny, wiesz, a Harlem Shake... do plankingu. A dobra, w kasie. Co? Trochę wstydzę, że nie zrobiliśmy sobie screena z pierwszego bossa nowego rajdu, tak? Byliśmy wszyscy podjarani, że zapomnieliśmy, nie? Nie, ale Harlem Shake poza tym jest bardzo kreatywny. To Szafri ostatnio linkował na Facebooku, to z Miami hit. No kurwa, przecież w lupie miałem to chyba z 5 razy i za każdym razem mnie to śmieszyło. Dobra. Próbujemy. Szkoda czasu, mam jeszcze pół godzinki dobrego rajdowania. Wiesz co, Sitar, jakbyś mógł trzymać te cooldowny też na tego Dinko. To tak go szybko wtedy zjedziesz, że... A czy tu generalnie są cooldowny przecież na ten, na Ady, tak? Wychodzące, a nie na bossa. Tak, ale właśnie najlepsze jak na tym Dinomancerze będzie Sitar i od razu wtedy odpali cooldowny na... Ady na biednym Kelu. Dziękuję. Szarża na mnie, uwaga. Ouu, Kage. Przejść zaliczył, słuchaj. Ale szuk, zostaw te Ady, bo będziesz mieć znowu stanę. No, ja stałem na tyłach gościa, którego tankowała Reddy. No tak, ale dostaję ze swipe'a. Niestety. Podnieś go, podnieś go. No właśnie, no kurwa, rób się opierdala. Co? Szuk padła? Jo. Nie? Czemu Szuk nie wie, że padła? Ty, no mi pokazywał na Hillbocie, że padła. Ciekawy?
Sitar. Ja nie żyję. No, no to co cię zrobił, Sitar? Dinko, czy co? Asbaktoś. A, właśnie nie wiem jak mocno bije ten Dinomancer, czy tego możesz przytankować przez moment. No przez moment na cooldown tak mogę. No. Skocz po gifku. Odpalę wilki plus. Dobra, więc tak. Odpalę self heal'a i... Dobra, no tak, tak. Dobra, więc tak, Rock, naprawdę nie prośmy cię o Battle Ressa, tak? Niech to jest dla ciebie odruch, bo no, bez przesady, tak? Nie może tak, że tam leży tak długo kage nieruszony. Telefon zaraz. A basyliszki na nim się żywią, znaczy żywią się jego skokami. Nie no, miałem, jak kage padł, tak jak szafry pisze, jak padł kage, miałem jeszcze 15 sekund cooldown. A potem jeszcze ten bazyliszek zestanował na 5 sekund. No dobra, spoko, ale ogólnie... Te bazyliszki można CC. Tak, można CC, ja jak one zaczynają rzucać tego gejza, to można odbiec i one tego gejza wtedy rzucają w powietrze, więc można zejść im z linii strzału, że tak powiem. To jest, tam jest taki Harlem Shake, że ja nie wiem, kurwa, co się tam dzieje. Także to... ja sobie idę kupić item, nie wiem jak wy. Ohoho, ale mam dużo do wyboru. No też sobie skoczę. No co za dziady, no! A, już mam nawet enchant przygotowany na ten item, zajebiście. Jest to i za 2250? Tak? Bristy, haha. Muszę jeszcze dozbierać. Trinket jest za 1700 i jeszcze coś jest. Buty są za 1700. Nie ma shoulderów. Trinket jest za 1700. Shoulderów nie. Jest trinket, jest neck, a jest finger za 1200. Mogę wam polinkować jak chcesz. Tak, znaczy tobie już, Sitar, bo... Słuchaj, no masz to właściwie chyba. Ej, stary, ten trinket jest zajebisty! No, zły nie jest, ale... Ja go mam do teraz. To masz na to, masz... nie mam... Trinketus Agi? Mam, o, patrz. Te dwie rzeczy chyba dla ciebie najlepsze. Znaczy, do kupienia są hit, więc tak se, nie, ale... Ty masz taki słowo. Spoko ten trinket. Zajebisty jest. Tu jeszcze masz ten. Dole, 8K. No, jestem. No. Masz 5. No właśnie, to jest ten problem, że... Byłoby lepiej, gdybyśmy się nie znaczy, gdybyśmy nie zmieniały się z tamtym od razu, jak wychodzą ady, bo... No, później jest ciężko się będzie zmienić w środku tych adów. No bo 5 staków ja miałam, nie wiem, 1 albo 2. I to dobra, to ja będę łatać ady. No, a może się uda jakoś, żeby się później trochę zmienić na tych czterech stakach, no. Bo to jeszcze, bo to jeszcze nie był koniec tych adów, dopiero ten Dinomancer wyszedł. Już lecę do was. Piliście tą nową perłę? Piwo? Mhm. Nie, jeszcze nie. A jest jakaś nowa perła? Jakaś... jaka? Perła Winter. Takie smakowe coś. A jak smakuje? Winter? To już wiosna jest. Czyżby wzięli moją sugestię i zrobili wreszcie piwo z miętą? Nie. Szkoda. Słuchajcie, nie ma nic lepszego niż piwo z sokiem miętowym. Naprawdę, kiedyś to wypróbujcie, jest zajebiste. Wiesz co jest lepsze? Lepszy jest sok miętowy bez piwa. Jezu, lepsze, ale lepsze jest, Jezu, ale mi ciebie żal, kobieto. Fu, obrzydliwe jest piwo. Aha. Piękny wrist. W ogóle... Sitar w ogóle... Ale zaczki, upgrade. W ogóle Sitar, abstrahując jeszcze tego off-speca i tak dalej healerskiego, chyba na... I nie wiem ile tam jest przedmiotów, z 10 albo coś, ale 6 jest w ogóle bisowych, nie? Dla resto szamana, więc w ogóle nigdy tak nie miałem, bo wszystkie są ze spiritem i skrytem. Wystarczy tylko trochę mastery podbić. Tak, wszystkie.
wrist, ring, chest, na ramy, chyba z mastery są jakieś te ręce albo gacie, no w ogóle są piękne. To nie zbierasz setu? Wiesz co, dwa na pewno, czy cztery to jeszcze nie wiem. Słuchajcie, a propos nie zbieramy setu, no przecież wiecie jak było w zeszłym patchu, zobaczymy jak nam teraz pójdzie tutaj. No. Na pewno mamy milion razy lepszy headstart. A czy jest jakiś nowy set, czy to jest ten sam gówniany set, który był? Nie, no nowy, 13 ready. Ale czy ma nowy bonus jakiś? Czy ma inny bonus? Tak, obudź się. Nie chciałam się wcale obudzić. Nowy tier jest. A zniknie ktoś? Jakiś item zobaczyć, czy ten bonus jest fajny. Jedno ready. Nie na czasie, niestety. Dobra, poproszę jeszcze buffy i próbujemy. Między ready i między gotowaniem powinnaś na emo champion wchodzić. No właśnie, muszę więcej jakoś... Muszę sobie komputer w kuchni zamontować. Jakiś, kurczę, ja nie wiem, no. Dobra, uwaga. Ale moment, Rok, jesteś gotowy? No, a nie wiem, właśnie. Czekam. No to nie żrej jej przy tym stole. Gdzie się ruszasz? O, ja byłem ready. Dobra, gotowy Rok? Tak. Dobra, lecimy. A sorry, to nie ten ci inny znam. 3 pod nami. Tu nie mogę stół. Nie flecz się. Kurde, dwa kulany poszły akurat. Xenomancer. Rok, czemu Kaga leży? Bo go stawiałem. Jak tam Sitar? No jest w dinozaurze. No, Soul Gazer mnie stanuje. No, nie mogę go tam sobie. Nie wiem co. Dobra, słuchajcie. Jeszcze bardzo adów dużo. Słuchajcie, olewamy to tak, jeżeli pojawi się Dinomaster, wszyscy na Dinomastera, bo po prostu nie damy rady, nie damy rady. Ja zginąłem. No. Ja wiem, no ale... A co, i w ogóle nie miałeś okazji go zabić? No nie wiem, dotknąć? Może przez 3 sekundy go obiłem. A zginąłeś, bo cię zabił, czy zginąłeś, bo co nie, innego cię zabiło, czy to on? Nie, gówno weszłem, tak, w planach. Aha, dobra. Generalnie straszny tam tłok jest, przynajmniej jak dla mnie. Tak, wydaje mi się, że ten pozys jest odrobinkę za blisko od tego wejścia. Bo później tam już było całe zategowane tymi trapami. No dobra, to rzeczywiście może troszeczkę, bo te sand trapy się rozprzestrzeniają niefajnie. Rzeczywiście może troszeczkę dalej, chociaż i tak trzeba będzie uważać, bo wiesz, jak przyszarżuje do ciebie, jak będziesz przy sand trapach, to i tak będzie zsyfnie. Ale Szafri, ty też tam lukaj na tego Dinomasera, żeby pomóc Sitarowi ewentualnie, bo im on szybciej zejdzie, tym mniej będzie wychodzić więc ze środka. I później, jak zabijemy Dinomasera, to wtedy później się dobije te ady, które zostały i tyle. No, zajebisty jest ten.
ten trinket z gnomami, znaczy wudu gnomami. Wudu. Juju. To jest ten nasz set? Bad juju. Jak zwykle, świeci się jak psy jajce. Błyskawice prawie jak na moich naramiennikach. No fajnie. Link nicy jest dla Priesta, jeżeli masz, no, chyba że. Bo zapomniałem już, jakie mam tu bonusy. Lol. Nie, bo nie pamiętam, no wiesz, no na tym etapie po co muszę pamiętać na dobrą sprawę, nie? No kurde. Nigdy nic nie wiadomo. A, no właśnie, ten pierwszy jest zajebisty. Właśnie też mam pierwszy świetny, a drugi taki nie wiadomo do końca. Nie wiadomo, nie? Czy właśnie z jednej strony wydaje się niezłe, z drugiej strony i tak inwestuje w Krita, więc... No zobacz jaki jest u mnie. No to są w zasadzie spele, które... Znaczy ten Circle of Healing to jest dosyć spele, który często używam, ale... Golden Affirmation... No to jest Smart Heal, nie wiadomo. No właśnie nie wiadomo. No właśnie nie wiadomo. To nie wiadomo, nie, jak nie wejdziesz by, sobie na termin poczytać to. To jest random właśnie. Nie, no wiadomo, już tylko to trzeba... Zależy jakie są... Weź na Google, poczytaj o tym przy okazji. No rzeczywiście teraz nie musisz się spieszyć. Natomiast pierwszy jest super, tylko... To jak nie musimy się spieszyć, to ja idę siusiu. Nie, wytrzymaj się jeszcze, bo on już tu jest. A co? Jakaś przerwa? Dobra, to idź, ale gazem. Nie, no właśnie nie chcę przerwy, bo jeszcze ten, ale gazem, kurwa, jeżeli rzeczywiście no nie, potrzebujesz. Nie, no dobra, po kropelce i będę wcierał. Trzymaj. Reba. Ale zbroję. Nie, bo już niewiele czasu zostało. Chcę, żebyśmy jeszcze wyciągnęli trochę z tego rajdu coś. Żuk, chcesz flaszkę? Nie, mam. Zapomniałam sobie. No masz. Dobra, uwaga. Flaszka w sumie, good point. Would you have a cup of tea, father? Dobra, skupmy się. Lol, dobre. No w zasadzie nie wiem, czy dobre, to znaczy... Nie, dobre to zmyła. Ale to można to stosować. Tak. Najpierw bijcie tych. Aha, jeszcze nie ma tych gości. Skirmisher, daj. O, jest teraz. Wastewalker, znaczy zawsze na początku Wastewalkera. Maga double swipe. Dobra, nikt nie dostaje damage'u, jest dobrze. Dobra, weź. Give już dispel, ładnie. Kurwa, no. O, wow, ale żeś się skleili teraz z double swipe'a. Szuk, weź zobacz co ci zabiło, co? Bo strasznie zeszłaś. Miałam jeszcze atę na sobie. Na to okej. Okay. No ale pół rajdu skleiło z tego, słuchajcie, pamiętajcie. Leć. Jak bijecie Addy, mimo wszystko musicie cały czas cholera, oddalona kamera na maksa i patrzeć na tego bossa, bo jak on wszarżuje w kogoś, to mówię, teraz połowa rajdu dostała z double swipe'a. W ogóle, kurczę, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł pod trójźwiali, bo tam strasznie mało miejsca. I wszędzie są te trapy i ten swipe i nie bardzo się gdzie w ogóle ruszyć. Znaczy, no, możecie trochę dalej odsunąć, jasne, tak? No to już od ciebie właściwie zależy i od szuk, jak będzie bardzo z tymi. No byle melasi nie musieli za bardzo biegać, no ale aż tak bardzo nie biegają, no dopóki... Ostatnio rzeczywiście przy pierwszym kulu było trochę za daleko, ale potem było już okej.
Więc nie musi być tak blisko tych drzwi, może być trochę dalej, to już od was zależy, czy zdążycie łapać te ady, czy nie. Mniej więcej na środku tankować. Powinno być okej. Okay. Aż tak daleko? Nie, trochę bliżej drzwi może, ale nie. Bo on zauważy, że on nie stoi na środku na starcie, tylko jeszcze dalej. W kącie. No możemy spróbować, dobra, no w sobie tak, nic nie stracimy. Tak, jak będzie szarżował, to się będzie przesuwał, więc... Tak. No dobra, to spróbuję na środku. Ale on nawet bez szarży się kręci jakoś tym łbem na boki, przesuwa się i tak dalej. Wiesz co, dlaczego? Dlatego, że no niestety dziewczyny się muszą zmieniać i to wy musicie niestety uważać, bo tu tank ma, no nie ma za bardzo możliwości niestety, tak? Ma te debuffy plus jeszcze wychodzą te ady, więc dopóki dziewczyny się uczą tego, to niestety melasi i wszyscy rangerzy muszą uważać, no. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale DPM o tym swipe'ie mówi, więc nawet dźwiękiem, więc jest szansa, że da się uciec. Przebiec można zawsze przez bossa, nie? Albo właśnie przebiec mu pod brzuszek i wtedy będzie dosyć bezpiecznie chyba. Ale nie centralnie pod brzuchem, bo tam też wali. Jest taka niewielka linia. Tak? Aha. No właśnie, to też już sprawdziłem. Tak dalej. Okay. Na środku też się nie da przeżyć. Dobra. Testujemy. Brrbic! Dobra, w międzyczasie jak nie ma Hurakana i ten, robię ready checka co do niedzieli i co do poniedziałku, tak? Zaraz zobaczymy, kontynuacja. Pierwsza niedziela. Ready? Rok, co tam? Nie no, niedziela u mnie kiepsko. Poniedziałek albo wtorek to spoko. A jakby wszyscy mogli w niedzielę, to ewentualnie coś tego, bo wiem, że Szafry tam... Szafry jak w pracy? Bo wiem, mówię, że niedzielę masz wolną, a w poniedziałek nie wiesz, tak? Dobra, robię ready check a propos poniedziałku. Czy możecie w poniedziałek? Ready byłaś, czyli możesz w niedzielę, tak? Tak. A dobra, może w poniedziałek, super. Ready check a propos poniedziałku. Wyrwi, co tam? O której byś była? Wiesz co, w domu gdzieś bym była, nie wiem, w pół do, poczekaj mojego czasu, w pół do ósmej pewnie. Coś takiego, czyli u was będzie... Czyli może... Może bym się wyrobiła, no zależy co będę robić. Bo mogę sobie wziąć na przykład więcej pracy do domu w sumie, no. Aha. Znaczy wiesz, no żebyś tam, tak, żeby sobie nie wyrwała, ale... Na jakąś taką dziewiątą naszego czasu udałoby żebyś się... Żebyś sobie nie wyrwała, dobre, Ker. Żebyś sobie żył, nie wyrywała, powiedziałem. W tym sensie, że bez tam jakieś nadmierne spiny, ale na przykład na dziewiątą naszego czasu udałoby ci się dotrzeć, bo wiesz, no będziemy się straszem bawić pewnie, tak, więc no myślę, że to trochę że potrwa. Okej. Okay. Możliwe, że byłabym na wpół do no. Chura... Kombinuj też czwartek. Ja też mogę się trochę spóźnić. Czwartek na bank. Zaraz mówię, bo mam prawko. Teraz tak, momencik. Czyli umawiam się na poniedziałek, tak? 20:15 widzimy się wszyscy. W przyszłym tygodniu rano, albo środa, albo czwartek musisz nam dać, więc ustal. No to środa. Najlepiej to. Dobra, to jeszcze się dogadamy do końca, ale. Dobra, lecimy. Teraz szkoda czasu.